To jest taka idea, że ty właśnie jak poznajesz samego siebie, znasz siebie jako podmiot od strony podmiotowej, ale czasami musisz spojrzeć na siebie jako przedmiot, uprzedmiotowić się jak na inną osobę. I wydaje mi się, że właśnie w ramach otrzymywania tej informacji zwrotnej Marcin coś takiego dostaje. I jakby to jest konfrontowanie się z tą rzeczywistością, że ty musisz zdystansować się od tych wszystkich miraży, introspekcji. I spojrzeć na siebie na chłodno, tak jakbyś spojrzał na innego człowieka, bez emocji, bez jakichś tam projekcji, wyobrażeń, strachów, lęków. Ale tak sobie myślę, jak o tym mówisz, że do tego potrzeba w ogóle takiej podstawy, jaką jest możliwość spojrzenia na siebie, możliwość poznania siebie. I to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że Marcin nie ma kontaktu zupełnie ze samym sobą. I, I nie, jest też, nie ma w nim, w nim też żadnej przestrzeni na innych ludzi i na, i na ten indywidualizm innych ludzi. To cześć wszystkim. Ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę ten podcast. Przemyślane kadry i zajmuję się filozofią. Jest dzisiaj ze mną Magda. Cześć, Magda. Cześć. Magda, z którą już nagrałem dwie rozmowy na temat najpierw Cichego Miejsca i później, jak ten film się nazywał, Elegia dla Bidoków, tak? Dokładnie. Mamy dwie rozmowy ze sobą. No a dzisiaj się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o serialu na podstawie książki Jakuba Żulczyka, Informacja zwrotna. No i właśnie jakby wcześniej już te nasze dwie rozmowy, one dotyczyły alkoholu w dużym stopniu, DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. No, i dzisiaj tematyka będzie podobna, w związku z tym, że ona nas interesuje żywo. Mnie ostatnio też bardzo interesuje, piszę na ten temat sporo, chciałbym coś napisać właśnie na temat alkoholu, ale mnie tutaj interesują takie aspekty filozoficzne w tym wszystkim i wydaje mi się, że w tym serialu też coś takiego dostrzegam. No, ale w ogóle to też z Twojej inicjatywy wychodzi, żeby o tym serialu pogadać. On na Tobie zrobił duże wrażenie. Opowiesz jakoś krótko, czemu tak Ci się spodobał? Ten serial, jak pewnie też wspominałam w poprzednich rozmowach, dotyczy jakichś takich moich osobistych doświadczeń alkoholizmu, bo właśnie z takiej rodziny pochodzę. No i w związku z tym, bardzo ten temat alkoholizmu, tak jak ciebie mnie też interesuje, ale czytaliśmy też oboje książkę, i ta książka zrobiła na mnie jeszcze większe wrażenie niż, niż serial. O ile wcześniej miałam do czynienia z twórczością Żulczyka i muszę przyznać, że nie zachwyciła mnie ona. To właśnie ostatnio oglądałam jakiś wywiad z nim i wspominał, że każda rzecz, którą robi, jest zupełnie inna i właśnie mam wrażenie, że ta książka też jest inna niż jakieś jego wcześniejsze dzieła. Przede wszystkim muszę przyznać, że nigdy w życiu nie miałam do czynienia z takim dziełem, które by tak naturalistycznie i tak bardzo głęboko wchodziło w jakby procesy myślowe i w ogóle przeżywanie i, i doświadczenie osoby uzależnionej i czytając tę książkę oglądając serial też ale przede wszystkim czytając książkę miałam takie poczucie, że po prostu towarzyszę temu uzależnionemu i bardzo jestem w stanie bardzo widocznie zaobserwować te wszystkie procesy, które prowadzą go w miejsce, w którym się znajduje i no, muszę przyznać, że ta książka wydaje mi się naprawdę niezwykła. Ja w ogóle chciałem jeszcze dodać, bo chyba nie powiedziałem tego przed chwilą w ramach przedstawiania cię, że ty zajmujesz się psychologią, jesteś absolwentką psychologii, więc jakby idea jest taka, że jakoś w miarę możliwości się postaramy. Te perspektywy też zderzać ze sobą może taką filozoficzną i psychologiczną, jakoś nasze skojarzenia łączyć. Tak, i ja w ogóle, a i to jeszcze chciałem też uprzedzić, że tutaj na pewno spoilery się będą pojawiać, bo jak ktoś oglądał serial, no, jeżeli oglądał serial, to wie, a jeżeli nie oglądał, to, to chciałem to zaznaczyć, że on się opiera na takim zwrocie akcji, dość istotnym, i my w tej rozmowie będziemy o tym mówić. Więc serio, jakby w tym przypadku, jeżeli ktoś nie widział serialu, to ta nasza rozmowa może zepsuć cały efekt, bo w ogóle nie sposób byłoby omawiać tego serialu bez odwołania się do tego, co się wydarzyło na koniec. Więc my zakładamy, że jakby znamy i serial, i książkę. I będziemy rozmawiać o wszystkim otwarcie, odwołując się też do zakończenia. Tak, no jak książkę też właśnie przeczytałem z wielką przyjemnością. W ogóle, książka, jak dla mnie, ten serial, on był dla mnie w porządku, ale mnie jakoś tak nie zachwycił. Na Tobie zrobił duże wrażenie, dla mnie był w porządku, ale jak dla mnie, właśnie, no to jest coś takiego, co się często robi z jakimiś takimi popularnymi produkcjami Netflixowymi. Wydaje mi się, że w tym serialu skupili się najbardziej na tej intrydze kryminalnej, na akcji, na jakichś takich wydarzeniach, które przykuwają uwagę widza, a w książce to wszystko jest rozwinięte. Tam właśnie są takie rzeczy, które mnie najbardziej interesowały. Ja w ogóle jak się przymierzałem do, do czytania książki, to kolega mi powiedział, że był przygotowany na to, że tamten Marcin Kania, czyli główny bohater, jest dużo większym skurwy synem niż w serialu. Bo w serialu on trochę zyskał dobrą twarz, ten nawet Arkadiusz Jakubik, aktor, który, który odgrywa tą rolę. On coś takiego ma, w, nie wiem czy się zgodzisz, że on jakoś tam wzbudza sympatię poniekąd, nawet w roli tego Marcina Kani. A w książce to wygląda dużo gorzej, bo też ta perspektywa Marcina jest opisana dużo lepiej, i tam wszystkie te wątki właśnie takiej filozofii alkoholu, one są rozwinięte bardzo. Na przykład. W serialu też się pojawiają takie cytaty z książki, które są świetne. Na przykład mi utkwiło w pamięci jak Marcin mówi o uli, o swojej córce, i mówi, że ula jest cała z alkoholu, dlatego tak migocza na kolorowo. I to są mega ciekawe przecież takie wglądy w ogóle filozoficzno-psychologiczne. I ich jest parę w serialu, ale w książce jest ich dużo więcej. To wszystko jest rozwinięte. Tak jak też rozmawialiśmy, bo już w ogóle parę rozmów odbyliśmy na temat książek i serialu że w serialu to ta wiadomość, którą nagrywa syn Marcina Kani Piotrek, ja w ogóle też zaraz powiem krótko o fabule. Ona jest tylko taką krótką wiadomością, a w książce to jest w zasadzie cały rozdział i ta perspektywa Piotrka jest dużo szerzej przedstawiona. Tak, tak, właśnie słucham cię z zaciekawieniem, bo, bo właśnie wydaje mi się, że tutaj chyba byłoby fajnie powiedzieć kilka słów o, o fabule. Bo mhm. te wszystkie porównania, które mam w głowie, już wybiegają jakby w takie wszystkie spoilery, więc myślę, że to byłby dobry moment. Okej, okay. to ja się postaram to zrobić, chociaż teraz jej sobie nie wypisywałem, tylko tak z grubsza postaram się z pamięci powiedzieć o tym, co ważne. Informacja zwrotna to jest serial, który opowiada o Marcinie Kani. To jest główny bohater, muzyk, który jakby ma już za sobą najlepsze lata swojej kariery. Występował w zespole jako basista. I Marcin Kania jest alkoholikiem. Alkoholikiem w takim zaawansowanym stadium choroby alkoholowej. W takim stadium, że my od początku widzimy, że on jest jakiś półprzytomny, ma luki w pamięci i to jego doświadczenie rzeczywistości jest takie bardzo kalejdoskopiczne. I cały serial też ma taką strukturę w związku z tym. No i serial zaczyna się w taki sposób, że znika jego syn Piotr Kania. I nie wiadomo, co się z nim stało. Wiadomo, że Marcin, ojciec, spotkał się z synem. Tej nocy, kiedy on zaginął i że coś tam się wydarzyło, on ma jakieś takie refleksje z przeszłości, Marcin Kania, ale nie pamięta, co się dokładnie wydarzyło. Pamięta tylko, że syn mu powiedział, że stało się coś strasznego, jakieś takie rzeczy mu przychodzą na myśl. No i jakby dalsza część tej fabuły wygląda w taki sposób, że Marcin się próbuje dowiedzieć, co się stało z tym synem, który zaginął i ma jakieś takie wspomnienia z przeszłości. I jest przekonany, że istnieje jakiś spisek i że ktoś porwał tego syna, coś mu zrobił złego. Stopniowo zaczyna się angażować w tą sprawę i wychodzą na jaw pewne fakty, o których istnieniu on nie miał pojęcia: mianowicie to, że ten syn zrezygnował z pracy, że był zaangażowany w jakieś takie procedery związane z deweloperami, walką z deweloperami, jakieś afery deweloperskie. Więc okazuje się, że ojciec nie znał tego syna tak naprawdę w ogóle. No, ale on jest przekonany, że właśnie to, jakby osoby trzecie uczestniczyły w tym zaginięciu syna. No, a teraz, właśnie to jest ten spoiler, więc zaznaczam jeszcze raz. Z czasem okazuje się, że ten syn Piotr Kania popełnił samobójstwo. I to prawda, że on był zaangażowany w te procedery związane z deweloperami, ale bardziej jako ktoś, kto ucieleśniał te symptomy tego DDA, czyli miał takie tendencje do jakichś radykalnych zachowań, powiedzmy. Miał depresję i ciągnęło go ku temu, żeby jakiś tam sens odnaleźć w życiu, nawet w jakichś takich radykalnych rzeczach. Ale tak naprawdę to był chłopak, który przez cały czas się zmagał z tym, że się wychowywał w rodzinie, gdzie był alkohol, z tym, że jego ojciec był alkoholikiem. No i to jest taka historia, że ten ojciec, Marcin Kania, on jest jak taki pijany, półprzytomny detektyw, który próbuje wyjaśnić, co się wydarzyło z synem, ale nie jest w stanie, bo w ogóle jakby jego władze intelektualne nie działają. W dobry sposób, ma jakieś takie rozdwojenie tych wyobrażeń, żyje jakimiś swoimi wyobrażeniami, na nich się koncentruje. Więc ja, właśnie szczególnie jak czytałem książkę, bo serial to jest bardziej intryga kryminalna, powiedziałbym, to jest na pierwszym planie. Uważam, że ta książka jest naprawdę fantastyczna pod wieloma względami i że to jest naprawdę takie studium tego alkoholizmu, jak to wygląda. Ta perspektywa tego Marcina Kani jest odtworzona świetnie, ale perspektywa też. Tych jego dzieci, Uli i Piotrka, jak one się wychowywały, jak, co one czuły, perspektywa poniekąd tej jego żony. No, i właśnie jakby dla mnie to było najcenniejsze. Ta intryga kryminalna swoją drogą, ale no alkohol i takie rzeczy około alkoholowe, które tutaj są opisane po prostu z jakąś wyjątkową przenikliwością psychologiczną, bo też jak pewnie większość słuchaczy wie. Jak Żulczyk to pewnie poniekąd opiera na jakichś autobiograficznych doświadczeniach, bo on też jest był alkoholikiem, też pisze w tej książce o tym, że brał udział w terapii. Opisy terapii, które są opisane w książce, chyba się jakoś tam odnoszą do doświadczeń Jakuba Żulczyka, więc to wszystko jest takie pobrzegi wypełnione taką osobistą treścią. Nie wiem, czy o czymś, czy coś pominąłem ważnego Twoim zdaniem? Nie, wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze punkty zawarłeś. Właśnie świetnie podkreśliłeś to, że ta intryga kryminalna w książce jest użyta właściwie, właściwie po to, żeby podkreślić i tak świetnie zarysować te wszystkie powikłania wynikające z wieloletniego alkoholizmu. Uważam, że to jest po prostu mistrzowskie przedstawienie. Mhm. Okej, okay. jeżeli już o tej fabule porozmawialiśmy krótko, to chciałem, żebyśmy po kolei przeszli przez kilka takich tematów, które ja sobie wypisałem. Najpierw, jeśli chodzi o plan tej rozmowy, to najpierw chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Marcinie Kani samym i w jakim sensie on jest tragicznym bohaterem, bo to jest coś takiego, co mi się narzucało. Potem tro, trochę o samym alkoholu i o tym, jak on się wiąże z utratą kontroli. O tym już nagrywałem rozmowy, o tym z Szymonem Ratajczykiem rozmawiałem na przykład na przykładzie filmu Pod Mocnym Aniołem, ale tutaj też mam parę uwag, wiem, że ty też masz kilka, więc na tym się skupimy. Dalej paranoiczna osobowość Marcina i na czym w ogóle polega paranoja, dlaczego jest tak, że ona w pewnym sensie jest jak taka pułapka, z której nie ma ucieczki, jeżeli się pogrążysz w nią. Dalej solipsyzm, czyli takie to jest pojęcie filozoficzne, które oznacza takie pogrążanie się bez reszty w subiektywizmie. To ono oznacza to, że ty jakby relacje, które łączą cię ze światem, poniekąd zostają zerwane. Jesteś tylko ty, twoja subiektywność, twój nauk poniekąd. I tutaj w tym serialu widać, że ten Marcin Kania jest taki bardzo solipsystyczny. Potem mam notatki na temat złej wiary, to jest takie pojęcie, które pojawia się u egzystencjalistów, i ono oznacza, ono się odnosi do tego, właśnie to będziemy omawiać szerzej, że ten Marcin ma taką postawę, że cały świat się przysiągł przeciwko niemu poniekąd, że on jest ofiarą tej sytuacji, że część tego jego problemu wiąże się z tym, że on nie bierze odpowiedzialności za pewne rzeczy i koncentruje się na tym, że on ma dobre intencje. No, a na przykład Sartre, właśnie jak pisze o tej złej wierze, to zwraca uwagę, że intencje nie mają w ogóle żadnego znaczenia, no znaczenie ma to, co robisz. Każdy ma jakieś intencje i to co ten film, który sobie odtwarza w głowie na własny temat, on nie ma znaczenia. Dalej właśnie to DDA, rodzicielstwo, alkoholizm, tutaj na pewno też będziemy jakieś rzeczy ciekawe do powiedzenia. Później ten wątek, który w ogóle jest kluczową sprawą, wydaje mi się i też on jest bardzo intrygujący filozoficznie, to znaczy wątek informacji zwrotnej. Czym ona jest i jakby Skąd człowiek czerpie wiedzę na temat samego siebie? W jakim stopniu z introspekcji, a w jakim stopniu właśnie z informacji pochodzących od innych, z informacji, które są jakoś tam odpowiedzią na jego zachowania? I jak to jest, że alkoholik poniekąd może być przez tyle lat odcięty od tych informacji zwrotnych i się pogrążać właśnie w takim solipsyzmie? Dalej, coś, co jest z tym powiązane, czyli kwestia życia w prawdzie. Co to w ogóle oznacza? Czy jest możliwe? No i na koniec może moralna rehabilitacja, bo ten wątek też jest uwypuklony w tym serialu. Moralna rehabilitacja, moim zdaniem, w ogóle w takim sensie jakimś quasi religijnym wręcz, jako takie odpo odpokutowanie za winy, które jest jedyną szansą na rachunek. No, więc tych wątków jest trochę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I zacznijmy od tego tragizmu Marcina Kani. Ja właśnie w ten sposób sobie myślę w ogóle może ci powiem, że miałem takie skojarzenie. Jakiś czas temu była taka sprawa, pewnie słuchacze, nasi widzowie też wiedzą. Z takim facetem, starszym facetem, który zamordował dziecko. O tym ci też pisałem w notatkach. Zaćgał dziecko nożem. Grupa dzieci szła z przedszkola, gdzieś tam i jakiś facet podbiegł do tego dziecka i dźgnął je nożem i dziecko zmarło. I potem była mowa o tym, ja w ogóle nie śledziłem rozwoju tej historii. Nie wiem, jak ona się skończyła, szczerze mówiąc. Potem się pojawiały jakieś takie informacje, że ten facet był jakiś nie, niepoczytalny, że on nie wiedział, co on zrobił, i tak dalej. I ja sobie to jest jakby taka luźna myśl w ogóle to się nie odnosi do faktów, bo ja nie wiem, jakie fakty były, ale mnie ta sprawa naprawdę bardzo zaangażowała, i sobie pomyślałem, jakie to jest niesamowicie straszne, jaka to jest istota tragizmu. My zwykle jak myślimy o tragizmie, to wyobrażamy sobie. Że tragiczne jest to, kiedy nas spotykają jakieś nieszczęścia, w takim sensie jak biblijna historia Hioba, powiedzmy, wszystko mu się wali na głowę, spotykają kolejne nieszczęścia jego, jego rodzina, jego najbliższych tak dalej. No i w pewnym sensie tak jest, ale czy nie jest tak, że takim tragizmem w ogóle z wyższej półki jest taka sytuacja, kiedy ty sobie zdajesz sprawę, że ty jesteś sprawcą zła? Że wydarzyło się coś strasznego, właśnie dokładnie tak jak z Marcinem Kanią. Nie tylko wydarzyło się coś strasznego, czego nie można cofnąć, ale że ty jesteś osobą, która jest odpowiedzialna za to. I jak ja sobie myślałem o sprawie tego faceta, który zamordował to dziecko, to tak to sobie wyobrażałem, co by się wydarzyło w jego głowie, gdyby było tak, że on naprawdę był niepoczytalny, i w pewnym momencie sobie zdaje sprawę z tego, że on to zrobił, że on podbiegł do tego dziecka i zadźgał je nożem. No i przecież to jest coś takiego nie do wyobrażenia. W każdym razie to jest taki klucz, który ja chciałem podsunąć do interpretacji tego Marcina Kani, i właśnie tego, że to jest taki tragiczny bohater, w ogóle nie wiem, wyjątkowo ten jego tragizm wybrzmiewa, prawda? Tak, jakby nawiązując do tego mężczyzny, który zabił to dziecko, to um, zastanawiam się, czy tam też y, jakiś wątek alkoholu nie łączył się z tym. Czy to jego, bo właśnie wiem, że podawano do informacji publicznej, że on y, właśnie ma jakieś zmiany w mózgu i jest niepoczytalny, ale nie wiem, czy tam też y, nie, nie było jakiejś informacji, że on y, nadużywał alkoholu. Być może się mylę, ale wydaje mi się, że tak było. Ten tragizm w takim ujęciu, w psychologicznym ujęciu alkoholizmu jest jakby taką główną osią rozważania leczenia, bo żeby, jakby, żeby zacząć proces leczenia, to trzeba przejść przez bardzo, trudną, bardzo trudny moment uświadomienia sobie tego, o czym mówisz, który no, musi być miażdżący. Ale bez tego, jakby nie, człowiek nie jest w stanie wziąć pełni odpowiedzialności. Może udawać przed samym sobą i innymi, że próbuje się rehabilitować, że rozumie, co zrobił, ale jeżeli tak naprawdę tego nie przyjmie, co jest bardzo widoczne przez właściwie cały czas trwania informacji zwrotnej, jak mierzy się z tym marcinkania, żeby to jakoś w ogóle dopuścić do swojej świadomości, żeby chcieć dopuścić, bo to właściwie na początku rozpoczyna się od tego, że on bardzo się broni przed, przed taką prawdziwą świadomością swojego życia, swoich czynów, ale bez tego nie ma możliwości zmierzenia się z tym i w ogóle rozpoczęcia jakiejkolwiek, jakiejkolwiek innej drogi niż, niż picie. Kurczę, jak ja myślę sobie o tym Marcinie Kani, to w ogóle jest taka postać, która on jest z jednej strony pokazany jako ktoś straszny w tej książce szczególnie, ale o tym też rozmawialiśmy prywatnie, że ja miałem takie momenty, kiedy, nie wiem, czucia jakiejś empatii albo nawet sympatii w stosunku do niego. Są takie sceny, kiedy on się wydaje jakąś ofiarą poniekąd. Jest w ogóle taki wątek w książce dzieciństwa Marcina. Najpierw jest w ogóle taki wątek, kiedy Jakub Żulczyk pisze o tym, jak wychować alkoholika i pisze o tym, jakby tam sprowadzając to wszystko do do sedna, jakby też patrząc przez pryzmat tego, jak ja to zrozumiałem, on pisze, że wychować alkoholika, żeby wychować alkoholika w dziecku trzeba stłumić jego osobowość, jako się wykrzywić w dzieciństwie. I widać, że z tym Marcinem poniekąd tak było, bo jego ojciec był wojskowym, Marcin interesował się muzyką, a ojciec się odnosił lekceważąco do tej muzyki, nie traktował tych zainteresowań syna poważnie. I nie dał mu chyba jakiejś afirmacji, takiego poczucia pewności siebie, to jest, ten, to jest też wątek, który powraca potem przez cały serial i całą książkę, to że Marcin właśnie nie ma pewności siebie, jeden z rozdziałów w książce jest zatytułowany Niewidzialny Basista i to w ogóle jest fantastyczna metafora według mnie, która też w serialu nie jest rozwinięta, bo w serialu my widzimy tylko, że Marcin jest byłym basistą, byłym muzykiem, ale nic z tego nie wynika. A w książce to wszystko ma istotne, takie nawet filozoficzne, powiedziałbym, psychologiczne uzasadnienie, bo chodzi o to, że Marcin nie był w stanie być, być frontmanem w zespole. Wszyscy mu mówią, że on w ogóle był najzdolniejszy, że on pisał najlepsze teksty, ale on chciał być zawsze w cieniu, tak jak jest z basistą. Są tam takie rozważania o tym, że kto pamięta basistów w różnych zespołach. Basista to jest ktoś taki, kogo zazwyczaj się nie kojarzy w ogóle z kilkoma wyjątkami. I Marcin był kimś takim. Jest też taki wątek, że on ma takiego współpracownika, właśnie faceta, który był w tym zespole, śpiewał Zbyszka i że Marcin w ogóle jest przez całe życie zmanipulowany przez tego Zbyszka, który go wykorzystywał, zarabiał na nim kasę, Marcin tracił na nim i tak dalej. Jest też taki motyw, no w ogóle jakby ten Marcin, on potrafi być bardzo przecież wzruszający, sam on jest taki półprzytomny, ale ten po spotkaniu z Piotrkiem wie, że wydarzyło się coś strasznego i on próbuje tego syna odszukać, biegnie za nim, biegnie takim chwilnym krokiem, nie radzi sobie sam ze sobą, ale jakby miał jakieś takie intencje dobre źródłowo, że chce pomóc temu synowi, chce jakoś interweniować. Mówiłem ci też, że jest taka scena pod koniec książki, jak Marcin okazuje się, że ten syn Piotrek już nie żyje. Marcin przychodzi, przez przypadek nie przyjeżdża do swojego mieszkania, tylko do mieszkania żony, bardzo pijany, kładzie się na kanapie, ta żona do niego schodzi, a on taki półprzytomny mówi, że o przepraszam, wiem, że nie powinienem tu być, już się zbieram i próbuję się zwlekać stamtąd. A ona mu mówi, że dobrze, już możesz zostać. No i to jest bardzo poruszające poniekąd. I w pewnym sensie on, on jest też, jakby doświadczył różnych nieszczęść, ale z drugiej strony jest pokazane, że on jest złym człowiekiem, że on dosłownie zniszczył tym swoim dzieciom życie i że on poniekąd doprowadził do, śmiercia, do śmierci tego swojego syna. Nie wiem, z czym ci się to, to wszystko jeszcze kojarzyło? Właśnie, ja rozumiem tę te, perspektywę nieszczęścia Marcina, i jakby też jestem w stanie się w nią wczuć, ale będę teraz tutaj w opozycji do tego, co powiedziałeś, takim trochę oskarżycielem, bo z jednej strony faktycznie tak obserwujemy, kiedy. Marcin dowiaduje się, że ten syn się zagubił w tej, w tej pierwszej części serialu. Szczególnie w serialu jest bardzo widoczne, widoczny ten podział na, na perspektywę Marcina, tą alkoholową i na te. Rzeczywistość, która w drugiej części serialu jest widoczna. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tę perspektywę Marcina, kiedy jego oczami obserwujemy to, że ten syn się zagubił i te wszystkie działania, które on podejmuje, to faktycznie można by sądzić, że jest kochającym ojcem i próbuje tego syna znaleźć. Ale w książce chyba pada takie zdanie, że. Marcin, że Marcin bardzo, tak bardzo chciałby napić się szklanki wódki, że każdy narząd by za to oddał, natomiast mhm. takich porównań nie ma cały czas przez cały czas trwania książki w kontekście odnalezienia Piotrka. I te wszystkie jego myśli główne, mimo że skupiają się na odnalezieniu Piotrka, to takim najistotniejszym Najistotniejszą osią jego rozmyślań jest ten alkohol, właśnie. Mhm. I wspomniałeś też o tym, że on jest taką, o, os, taką osobą, która zawsze jest w tle, która y, przytoczyłeś tytuł jednego z rozdziałów niewidzialny y, basista. I tak sobie myślę, że y, faktycznie tak jest, że on y, jakby. Nie, nie, nie gra nigdzie w głównych skrzypiec, ale na to też można dwojako patrzeć, bo z jednej strony to sam bojkotuje swój rozwój i można by powiedzieć, że, że robi krzywdę głównie sobie, ale to znowu mamy tę te, te niechęć do przejęcia odpowiedzialności jakiejkolwiek za cokolwiek, mhm. i możemy zauważyć, jak bardzo to szkodzi rozwojowi jednostki, bo można by sądzić, że właśnie takie, taka niechęć do przejęcia odpowiedzialności jest głównie. Motywowana jakimś egoizmem czy wygodą, ale tak naprawdę to ogromne spustoszenie też czyni w życiu tej osoby, która tej odpowiedzialności nie przyjmuje. Więc, więc znowu ta odpowiedzialność wydaje mi się taka istotna w tylu aspektach życia, nie tylko w kontekście alkoholizmu, ale w kontekście jakby jednej z przyczyn alkoholizmu i takiego idealnego środowiska do rozwoju tej choroby. To się, to się rzuca w oczy przez cały czas, że jakby my możemy sympatyzować z Marcinem w jakimś tam stopniu, dlatego że ta jego perspektywa jest najbardziej wyeksponowana, prawda? A te inne perspektywy są na drugim planie, na trzecim planie. W zasadzie my dopiero na koniec się dowiadujemy, jak czuł się Piotrek, jak wyglądało jego życie, i on opisuje to, że. Na przykład jak się jak chodził do szkoły, jak przeżywał dzieciństwo, to że ten ojciec był wiecznie pijany. Opowiada na przykład, że brał udział w jakimś turnieju szachowym i wygrywał, ale potem przegrał, bo ten jego pijany ojciec zaczął jakieś tam awantury robić. No i on jakby dosłownie Marcin dosłownie zniszczył życie wielu osobom, które go otaczają. Są takie wątki w książce, że alkoholik zabija całą swoją rodzinę, po kolei morduje kolejnych członków rodziny i jakoś ich tak Uprzedmiotawiając, wpychając je w jakieś role, i to, o czym mówisz, to też jest prawda, że też w książce jest taki wątek na koniec, kiedy Marcin mówi, że tak naprawdę chodziło tylko o alkohol i że on w ogóle jako człowiek on jest naczyniem na alkohol i nie chodzi o nic innego. W takim sensie, że wszystkie jego relacje, on nawet właśnie, to w ogóle jest też dialog świetny, jak nie pamiętam, kto to dokładnie mówi. Chyba policjant pyta Ule, córkę Marcina. Jaką miał Marcin relację z Piotrkiem? Czy dobrą czy złą? A Ula mówi, że ani dobrą, ani złą, bo on nie miał żadnej relacji. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że on jest taki oderwany od wszystkich. I jeżeli się z kimś styka, to wpycha tych ludzi w jakieś takie instrumentalne role. No i właśnie jakby od człowieka można wymagać, od dorosłego człowieka i powinno się wymagać odpowiedzialności na pewno. On jest totalnie nieodpowiedzialny. No ale z drugiej strony widać też, że to jest. Człowiek z ogromnymi problemami, prawda? On jest taki, ja miałem wrażenie, i to jest też fantastycznie opisane w książce, w książce to lepiej widać niż w serialu, że to jest taki człowiek bardzo rozwarstwiony, że co innego się dzieje na poziomie świadomości, co innego na poziomie podświadomości, że on na poziomie podświadomości. Ma jakieś palące wyrzuty sumienia, naprawdę jakąś nienawiść w stosunku do samego siebie czuje. Na poziomie świadomości sobie wyobraża, że jest ofiarą i że tak naprawdę ta roli, rodzina tylko go ocenia i że on jest pokrzywdzony w tej sytuacji. Ale ciekawy jest taki wątek, coś o czym też z Szymonem już rozmawiałem w tej rozmowie o filmie Pod Mocnym Aniołem, że problem. Alkoholizmu wiąże się z problemami emocjonalnymi, z tym, że człowiek jest poniekąd oderwany od samego siebie. Jest taka też świetna rozmowa, kiedy chyba kochanka Marcina wyraza, wyraża jakiś żal, w związku z tym, że on cierpi, że ten jego syn zaginął, a Marcin coś takiego myśli chyba, a nie wypowiada, więc przepraszam, to nie był chyba dialog. Że on nie czuje bólu, tylko jakieś wyobrażenie bólu albo ślad bólu. I to jest niezwykłe, że właśnie takie, tak, wyobrazić sobie coś takiego, że alkoholik, człowiek, który ma taki problem, on ma jakieś takie tylko, nie wiem, upozorowane emocje w pewnym sensie, on nie doświadcza tych emocji w zdrowy sposób, one są nieprzejrzyste. Wyjątkowo jest też taki fragment w książce, chciałem przeczytać tutaj te dwa zdania, który dotyczy tego, że, że właśnie Marcin nie rozumie tych swoich emocji. W końcu jakaś ostra, spójna myśl. W głowie przestaje klekotać. Ból na chwilę znika. W jego miejsce pojawia się coś innego w samym dole żołądka coś palącego. Wściekłość poczucie niesprawiedliwości trudno powiedzieć. Nigdy nie nauczyłem się tego, co oni wszyscy umieją rozpoznawać te zasrane emocje. Tak, ale nie może być inaczej. Kiedy Marcin jest tak bardzo pogrążony we, w tych wszystkich mechanizmach, które utrzymują jego chorobę, a równocześnie tak bardzo go bronią przed rzeczywistością, przed przyjęciem tego, jak właściwie naprawdę wygląda jego sytuacja i w ogóle otoczenie. To ten chaos wewnętrzny jest jakby naturalną konsekwencją. Trudno byłoby, żeby on był jakimś poukładanym i pogodzonym ze sobą człowiekiem, który ma jakąś dobrą relację, nawet ze samym sobą. Te mechanizmy są jak samo napędzające się koło, i one cały czas, cały czas tutaj działają. No ja chciałem tylko jeszcze odnieść się do tego, o czym mówiłem na początku właśnie, bo jakby mnie najbardziej ten, ten element naszej rozmowy to jest Marcin Kania jako tragiczny bohater i ja sobie o tym myślałem właśnie w takim sensie bardziej filozoficznym na czym w ogóle tragizm polega i to było dla mnie ciekawe. Ostatnio miałem, prowadziłem zajęcia związane, związane z Sokratesem i w jednym z dialogów Platona jest taka myśl, którą wypowiada Sokrates, zadaje pytanie, czy lepiej jest Doświadczyć krzywdy, czy wyrządzić krzywdę komuś? I pamiętam, że nawet jak mieliśmy zajęcia z etyki na studiach, to też o tym dyskutowaliśmy. I z perspektywy Platona, zdecydowanie lepiej byłoby doświadczyć krzywdy niż ją spowodować, bo jakby idea, która się kryje za tym, to jest taka idea, która się wiąże z przekonaniem, że człowiek powinien się troszczyć o swoją duszę, bo to w ogóle jest główny imperatyw moralny, żeby mieć swojego ducha w jak najlepszej kondycji. Wyrządzenie komuś krzywdy to jest jakby atak na swoją duszę poniekąd, zatrucie jej, zniszczenie, w ogóle jakieś dezintegrowanie. Więc dla Sokratesa to była najgorsza rzecz, która może się stać. I właśnie no, przypadek Marcina polega na tym, że to jest nietypowy bohater tragiczny, bo on jest tym sprawcą zła. I ja też sobie myślałem, czy jak się na przykład zestawi. Hioba biblijnego, o którym wspomniałem, z Edypem. No to Edyp wydaje mi się dużo bardziej tragicznym bohaterem, bo z Edypem jest tak, z Edypem, który zabija własnego ojca, poślubia własną matkę, że on właśnie, no Marcin jakoś tak podobnie funkcjonuje. Ja w ogóle miałem te, ten, te fragmenty Edypa w głowie, że Marcin tak idzie przez życie jak tak, jako taki półprzytomny, nie wie co zrobił. A potem jak dociera do niego ta informacja zwrotna, on przez lata nie przyjmował żadnych informacji zwrotnej, jakby jego życiem naprawdę jakiś fatum rządziło. On tak to sobie wyobraża czasami. a potem po prostu jakby dostaje obuchem po głowie, bo dociera do niego ta informacja zwrotna, czyli wiadomość nagrana od syna, kiedy syn już nie żyje i ta wiadomość jest taka, że on zamordował swojego syna i że jego rodzina go nienawidzi, że jego syn go nienawidził. I wtedy jakby do Marcina coś tam chyba dociera poniekąd i. No, i właśnie to jest takie bardzo jakby w stylu tego Edypa, jak tak to sobie wyobrażam. Jeszcze to ten wątek pokuty. Edyp sobie wyłupia oczy i gdzieś tam idzie na wygnanie. I tutaj też jest taki motyw, że jeżeli Marcin chce zrobić coś z tym, co się stało, to musi odpokutować to w jakiś sposób. Ale kurde, no nie wiem, no to jest jak dla mnie jakaś naprawdę istota tragizmu, jak w Twojej świadomości roz, rozbłyska coś takiego, że, że to Ty jesteś odpowiedzialny za to zło, naprawdę, i co z tym zrobić? I ta. Pokuta, my czasami pokutujemy za jakieś drobne sprawy, ale co zrobić tutaj, kiedy jakby syn, w pewnym sensie syn ci mówi wprost, że cię nienawidził i się zabił przez ciebie. Tak, i to jest jakiś um, punkt kulminacyjny. Całej tej historii Marcina, bo przecież przez całą jego drogę życie i wszystkie osoby, które go otaczają, podsuwają mu mnóstwo takich informacji zwrotnych, takich sytuacji, z których on mógłby wyciągnąć jakiś wniosek co do swojej osoby. Przecież większe bądź mniejsze sytuacje w jego życiu cały czas mu pokazują, że. To idzie w złą stronę, i że właściwie musi coś zweryfikować, i to coś, co jest w, w nim samym, a on z uporem ogromnym cały czas doszukuje się przyczyn wszystkich nieszczęść w świecie zewnętrznym, w ludziach naokoło, i to też jest bardzo charakterystyczne dla alkoholizmu, bo wtedy no, bardzo łatwo ten alkoholowy. Tę alkoholową historię napędzać, bo mhm. właśnie w ten sposób bardzo łatwo się odgradzać od świata i rekompensować sobie to wszystko alkoholem. No ale przecież w jego życiu zdarzyły się też sytuacje, które były może nie tego samego kalibru, ale dosyć poważnego, jak ta na przykład z tym jego przyjacielem Robercikiem, który odwoził go do domu i on spowodował wypadek samochodowy, to znaczy Marcin spowodował wypadek, mhm. właśnie będąc pod wpływem, pod wpływem te, tego dosyć silnego upojenia alkoholowego. Zresztą chyba po trzy miesięcznej przerwie, i natychmiast włączyło mu się podczas tej, tego picia, po tej przerwie natychmiast włączyło mu się takie przekonanie, że, że wszyscy na niego czychają, wszyscy są źli i te, te urojenia Prześladowcze właśnie do tego, do tego doprowadziły, że, że Marcin zaatakował tego Robercika. No i on wylądował mhm. na finalnie na, na wózku inwali, inwalidzkim pozbawiony, pozbawiony możliwości chodzenia i Marcin przecież przyszedł do niego chyba do szpitala. Też będąc pijanym, prawda? Więc mhm. jakby przez lata y, ta, ta sytuacja też nie spowodowała, że on jakiejś głębszej refleksji poddał swoje postępowanie, tylko żył cały czas w ten sam sposób. I kiedy Piotrek, y, Piotrek się zgubił, to on też właściwie całą swoją siłę woli kierował, tak sobie myślę, ku temu, żeby, żeby Piotrek się znalazł. I zresztą powiedział y, chyba na terapii y, takie zdanie, że. Jeżeli Piotrek się znajdzie, nieważne czy żywy, czy martwy, to on się napije, on tylko na to mhm. czeka. I to była mhm. taka też jedna z jego głównych konkluzji. I on całą swoją siłę woli kierował na to, żeby sytuacja wróciła do poprzedniego stanu i żeby on mógł żyć tak jak wcześniej, to znaczy, mhm. żeby mógł żyć w tym kłamstwie. I niesamowite jest to, że tak bardzo, bardzo upraszczając, właśnie drogą do wyjścia z tej ogromnej choroby, śmiertelnej, jaką jest alkoholizm, jest prawda. Prawda albo pokuta. Tak, tak. No to jest ciekawy temat. Właśnie o tym będziemy rozmawiać osobno, bo chciałam, żebyśmy o tym porozmawiali, czym w ogóle jest to życie w prawdzie. Ale to jest jeden z najważniejszych motywów w filmie, w książce, w serialu, w książce. To, że od tego się w zasadzie zaczyna wszystko. Od takiego sformułowania, że każdy alkoholik jest kłamcą i najbardziej jakby okłamuje samego siebie. I tutaj znowu spoilując, można wspomnieć o tym, że pod koniec książki serialu okazuje się, że Marcin w zasadzie był przez cały czas pijany, to znaczy był pijany, jak brał udział w terapii. Oszukiwał też tych swoich kolegów znajomych, którzy też brali udział w terapii. On był przecież pijany, kiedy poszedł, potem się okazuje, ma taką przyjaciółkę właśnie z, tego, z tej terapii, która mu pomaga szukać syna. Marcin jest przekonany, że to jakieś tam. Typy pobiły ją, potem się okazuje, że to on ją pobił właśnie w jakimś takim ciągu alkoholowym, będąc półprzytomnym. Jak idzie do niej do szpitala, to też jest pijany, zdaje się, i w zasadzie przez cały czas to tak u niego wygląda. No, ale to może na razie odłóżmy na potem. I tą paranoiczną osobowość chciałem, żebyśmy omówili, to, to, to o czym zaczęłaś mówić, i potem to życie wprawdzie, ale teraz trochę rozwijając to, o czym mówiliśmy wcześniej właśnie w ramach charakterystyki Marcina chciałem się skupić na tym na tej utracie kontroli na tym, co, co oznacza ten alkohol właśnie i jak się odnosić do tego. Ja to postrzegam w taki sposób. Tutaj w ogóle ten element muzyki też był istotny. W serialu są takie bardzo fajne sceny, o być może tutaj one nawet lepiej są ukazane w serialu niż w książce, kiedy Marcin siada sobie w mieszkaniu i bardzo głośno włącza muzykę. I to jest takie zagłuszanie myśli, jakby zagłuszanie jakieś odczuć, które się kłębią w nim i widać, że jakby jego życiem rządzą tego typu potrzeby i z alkoholem też jest podobnie, jest taki monolog, kiedy Marcin i też bardzo filozoficzny moim zdaniem mówi, że alkohol to jest lek na wszystkie tęsknoty i ja myślę, że tak można sobie wyobrażać alkohol właśnie, kiedy ty się czujesz źle nawet z takich powodów, Egzystencjalnych, jakiś takiej pustki, bez sensu, nie wiem, nieszczęścia, jakiegoś takiego ucisku, życie ci, ci uciska gardło, jak butem, to można się napić alkoholu i, i poczuć się trochę lepiej. I tutaj wyeksponowany jest mocno taki element eskapistyczny, właśnie, że Marcin ma w sobie z jakichś powodów pragnienie ucieczki, ucieczki od świata i od samego siebie poniekąd, a alkohol jest tą ucieczką, prawda? Alkohol coś takiego daje w ogóle najbardziej dostępną. Formą ucieczki, w taką, którą, która jest prawie zawsze pod ręką. No i tutaj też przesłałaś mi to w tych swoich notatkach. Jest taka metafora fajnego pokoju. Marcin często mówi o fajnym pokoju, że on, jakby całe jego życie, w zasadzie wszystkie dążenia się sprowadzają do tego, że on jest w fajnym pokoju, kiedy nikt mu nie przeszkadza. Może sobie włączyć muzykę i pić alkohol, i kiedy jest wyrzucony z tego fajnego pokoju. I on, jak na przykład rodzina mu zwraca uwagę na jakieś tam rzeczy. To on się wkurza, że go wywalili, odbierają mu ten fajny pokój, a on przecież nie chce nic złego. On się chce tylko poczuć dobrze. Mówi, że z tym alkoholem to w zasadzie nie jest przecież jakaś istotna sprawa, to jest drobnostka. On po prostu chce być wesoły, szczęśliwy i kiedy pije, to tak jest w rzeczywistości. Ale to jest właśnie jakiś takie człowiek skonfliktowany emocjonalnie i jeszcze takie rozróżnienie, że po prostu. Ja na zasadzie takich prostych, instynktownych działań chcę się zawsze czuć dobrze, chcę czuć, czuć ulgę i nie chcę, żeby ktokolwiek mi odbierał ten wstęp, zabraniał mi tego wstępu do fajnego pokoju. I Marcin właśnie jest nieprzygotowany. Niedostosowany zupełnie do tego, żeby żyć, żeby po prostu korzystać, korzystać z relacji, wchodzić w relacje, przeżywać te trudne momenty, które są naturalne w życiu dorosłego człowieka, ale przecież nie tylko dorosłego człowieka, bo również dziecka, ale też te dobre momenty, które dobre momenty w relacji też wiążą się przecież z jakimś trudem, z jakąś pracą. Marcin po prostu chce, żeby było miło, żeby wszystko było wszystko toczyło się według jego scenariusza, zupełnie inaczej wyobrażał sobie dorosłe życie on tam często mówi o tym, że on źle, być może źle wybrał, to znaczy w takim momencie kiedy już, kiedy już chce się napić i szuka usprawiedliwienia dla tego napicia to mówi o tym, że być może źle wybrał że, że ma niewdzięczną rodzinę i że właściwie to oni zupełnie nie doceniają tego co on, co on dla nich robi ale też w ogóle bardzo ciekawą, ciekawym momentem, ciekawą sceną jest taka scena, kiedy on właśnie po raz pierwszy po tych trzech miesiącach się napił i prowadzi jakiś taki długi wewnętrzny monolog na temat tego, jak bardzo fajne są drinki, i jak one potrafią dozować efekt i to znaczy stopniować efekt i jak można sobie dozować tę banię alkoholową. I zaraz potem zaczyna pić, proponuje, żeby pić kieliszki, szoty i po prostu zaczyna pić te szoty. No i, i to jest, byłoby to śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne, ale to pokazuje, jak on bardzo zupełnie nie ma kontroli nad tym alkoholem, mhm. jak, jak się w tym zatraca. I tak sobie myśli, że po prostu byłoby miło w tym fajnym pokoju, gdyby sobie siedział i pił, ale ten alkohol nim tak bardzo miota, że ląduje w różnych niewygodnych dla siebie sytuacjach, i cały czas ma w głowie ten fajny pokój, który jest taką nagrodą za ten jego trud picia na mieście, i w którym on, do którego on trafi, włączy sobie fajną muzykę i, i się napije. I cały czas właśnie o, o, tym alkoholem odgradza się od. Tego rzeczywistego życia. Tak mm -hmm. jak mówisz, właśnie ta muzyka też pokazuje, że on zupełnie nie potrafi się skonfrontować z tą z rzeczywistością. Zresztą m, ta książka pełna jest też retrospekcji i chyba jest jakaś retrospekcja jego podróży rodzinnej na wakacje sprzed ośmiu lat. I on też tam jedzie tym samochodem z dwójką dzieci, co prawda już nastoletnich, no ale jednak dzieci. I zresztą rozpoczyna tę po podróż chyba na małym rauszu. I y, tą jego jedyną nagrodą w tej podróży jest właśnie ta maksymalnie głośna muzyka jakaś rock'n'rolla czy metalowa i kiedy jego żona zwracał mu uwagę, że trochę ciszej to on po prostu jest oburzony bo yy, przecież to on jest kierowcą i to jemu się tutaj należy i dlaczego po prostu nikt go nie rozumie i on mhm. równocześnie ma takie uczucie ogromnego skrzywdzenia i takiego złego potraktowania, ale kompletnie nie dostrzega tego, że on nie jest ojcem i mężem dla tych ludzi wokoło ale a propos tego miotania, bo to mi jakoś utkwiło w pamięci, jak teraz o tym mówiłaś, wydaje mi się, że to jest bardzo trafne określenie. Ja mówiłem z kolei na początku o tym, że ten serial ma taką strukturę kalejdoskopiczną, a w książce jeszcze lepiej widać, że to dlatego, że doświadczenie Marcina ma taki charakter. Chciałem ci przeczytać jeszcze jeden cytat, który ja bardzo lubię, ale to jest cytat filozoficzny z Bleza Pascala, z myśli. I to jest taki cytat, który ja wyjątkowo naprawdę lubię i bardzo ma duże znaczenie dla mnie i myślę, że odpowiedział na jakieś rozterki, które ja miałem, w ogóle na taką rozterkę, po co, je, po co tą filozofię studiować, jakby do czego nam jest potrzebna, no bo to jest coś takiego, z czym ja się mierzę zawsze, no ludzie często mnie pytają o to, z filozofią w ogóle jest tak, że ona, ona sprawia w ścisłym sensie, że świat się staje coraz bardziej skomplikowany i ty się uwrażliwiasz na pewne sprawy, ale uwrażliwiasz się w zasadzie tak samo na to, co dobre i na to, co złe. I to nie jest tak, że ona cię uszczęśliwia po prostu, bo na przykład uwrażliwia cię na to, co złe, w ogromnym stopniu, naraża cię na całą pulę cierpień, do których się nie miało dostępu wcześniej. Ale ja jednak byłem instynktownie przekonany, że ona. Bardzo dużo robi dla nas w sensie terapeutycznym, i zastanawiałem się w jaki sposób i w jakiej formie. I wydaje mi się, że ten cytat Pascala dokładnie odpowiada na to i dla mnie on stanowił jakąś odpowiedź. Wielcy i mali mają jednakie przygody, jednakie troski, namiętności, ale jeden jest u szczytu koła, drugi blisko środka, tym samym ulega mniejszym wstrząśnieniom przy tych samych obrotach. No i to tyle. Ja sobie wyobrażam to koło, o którym Pascal pisze, w ogóle jak jakoś taką karuzelę. I to mi idealnie pasuje do Marcin'a. Wyobrażam to sobie w taki sposób, że Marcin jako ktoś taki, kto pije, pije alkohol, ale tak naprawdę ma problem ze swoimi emocjami. On jest taki targany samym sobą. On jest jak ktoś taki, kto usiadł na samym brzegu takiego koła, o którym pisze Pascal, albo na samym brzegu karuzeli, która jest rozpędzona i ta karuzela nim tak miota właśnie na wszystkie strony. I on jest przez to, że on nie ma jakiegoś poczucia pionu odpowiedniego, ma tylko te namiętności, tylko te emocje, nie ma odpowiedzialności, to to jego doświadczenie jest właśnie takie. A ja ten cytat w ogóle rozumiem w taki sposób, że właśnie jak ty się kształcisz, filozofia jest jakimś takim dojrzewaniem duchowym poniekąd powinna być, to na tej karuzeli się przesiadasz coraz bliżej środka i możesz doprowadzić do momentu, kiedy siedzisz na środku i cały świat poniekąd wiruje ale ty możesz to oglądać z takiej bezpiecznej przystani wewnątrz, jeżeli jesteś człowiekiem, któremu się udało jakoś w miarę dobrze zintegrować. I ja sobie myślałem, że właśnie z tego punktu widzenia Marcin jest zupełną, zupełnym przeciwieństwem tego, o czym pisze Pascal, że właśnie człowiek, który stara się pracować nad sobą na tyle, na ile może, ma coraz mniej takie kalejdoskopiczne doświadczenie tej rzeczywistości, coraz bardziej jest spokojny, niezależnie od tego, że czuje te różne emocje, a Marcin właśnie jakby nic nie ma. On jest cały czas właśnie taki miotany, tak jak mówisz. Co myślisz o tym cytacie i właśnie jakimś takim skojarzeniu? Właśnie bardzo mi się to zgadza z postacią Marcina, co mówisz i widzę to, widzę tego Marcina jako taką tragiczną postać, która przez to, że za wszelką cenę chce uniknąć jakichś takich naturalnych kryzysów w życiu każdego człowieka, które niekoniecznie są złem, ale po prostu są jakimś trudem, przez to właśnie jest stawiany w o wiele większych trudnościach, w trudnościach, które, które mogłyby go nie dotknąć, gdyby, gdyby była w nim jakaś zgoda na ten trud życia codziennego. Mhm. I tak właśnie sobie myślę jedna z osób, które, które też zajmują się psychologią i które znam, powtarza, że powinniśmy może sami ten rozwojowy trud podejmować i wchodzić w sytuacje, które. Są dla nas dobre, ale są jakąś odroczoną nagrodą. To znaczy, nie, są, nie dają natychmiastowego poczucia ulgi, satysfakcji, spełnienia tylko właśnie trzeba w nie włożyć jakąś pracę, żeby te pozytywne emocje odczuć. Jeżeli będziemy w tę sytuacje wchodzić, to wtedy. To, to wtedy być może unikniemy tych, tych sytuacji trudnych, które świat tak czy siak na nas, na nas narzuci, bo oczywiście jakąś wielką, nieodgadnioną zagadką jest to, czy wszyscy musimy przeżyć jakąś podobną, podobną ilość trudności, no bo chyba wszyscy widzimy, że tak nie jest, ale na pewno ten świat narzuca na nas jakieś takie ogromne. I, i to nieoczekiwane wyzwania i jeżeli sami ich nie podejmiemy, to, to po prostu może być jeszcze trudniej i to może być taka prosta prawda. Myślę, że tak i w ogóle pamiętam, nie wiem, może Ty coś więcej o tym wiesz, pamiętam, że kiedyś czytałem o takich badaniach psychologicznych, że dzieci, które były w stanie właśnie się powstrzymywać przed taką natychmiastową gratyfikacją, proponowana im jakąś natychmiastową gratyfikację, że jakieś tam cukierki dostaną czy coś, od razu, albo jeżeli zaczekają przez jakiś czas, to dostaną ich więcej. Takie dzieci, które miały większą samokontrolę emocjonalną, potem podobno lepiej sobie radziły w życiu. W takim sensie, że ty musisz być w stanie też się mierzyć z jakimiś trudnościami. A przecież w ogóle to jest ciekawe, to jest aż uderzające, że to pragnienie bycia w fajnym pokoju, które ma Marcin. No, to dziecko chce być w takim fajnym pokoju przez cały czas. Dziecko chce być w fajnym pokoju i nic innego go nie interesuje. I Marcin, właśnie, jest jak dziecko przecież, jest niedojrzały w takim sensie. Ja też mam takie skojarzenie, może znowu trochę bardziej filozoficzne, o tym sobie ostatnio myślałem, nawet w szerszym kontekście, że jest mnóstwo książek na temat szczęścia. Zresztą ja też nie jestem lepszy, bo też napisałem o tym książkę: jak być szczęśliwym. Tam są różne pesymistyczne elementy, ale podtytuł jest taki wiążący się ze szczęściem. A przecież my w pewnym sensie nie mamy problemu z tym, jak być szczęśliwymi. Mamy dużo większy problem z tym, jak być smutnymi. A to jest w ogóle jakaś istotna część życia i bardzo naturalna, jak być smutnym. I sobie myślę, że to jest ważne. W ogóle, może we współczesnych czasach, nawet jakoś szczególnie, bo wydaje mi się, że często alergicznie reagujemy na negatywne stany emocjonalne. A myślałem sobie, że gdybym miał teraz znowu książkę napisać, jakąś tego typu problematyką związaną, to raczej bym napisał, jak być smutnym, a nie jak być szczęśliwym, bo to jest właśnie duże wyzwanie. Smutek jest naturalnym stanem, od czasu do czasu cię nawiedza. I co zrobić, żeby się w nim odnaleźć jak najlepiej? Myślę, że można się w smutku odna odnajdywać źle albo dobrze, ale można się nauczyć robienia tego w dojrzały, odpowiedni sposób. W takim sensie, że my nie umiemy być smutni, i jak nie umiemy być smutni, to jeszcze pogłębia nasze poczucie nieszczęścia, jeszcze bardziej potęg potęgujemy te swoje odczucia. No i właśnie z Marcinem chyba też tak jest, że on, on tego nie potrafi. On jakby cały czas chce atrakcji, chce zabawy, chce być oddalony od siebie samego poniekąd. Żeby tylko właśnie nie wpaść zamiast być w fajnym pokoju, to nie być w takim cichym, zimnym pokoju. Wydaje mi się, że to jest też trafna metafora. Jak jesteśmy smutni, to nie jesteśmy w fajnym pokoju, tylko w takim miejscu izolacji, w jakiejś takiej celi, gdzie siedzimy, w pogr pogrążeni w poczuciu samotności, jest nam smutno, nic nas nie cieszy, ale musimy tam przetrwać. No jakby wydaje mi się, że jak jesteśmy dojrzałymi ludźmi, to tłumaczymy sobie, że ten stan minie, że my musimy się najlepiej odnaleźć w nim. Najlepiej jak to możliwe, że on często może mieć różne walory praktyczne, może pozwolić nam przetrawić jakieś odczucia w sobie. A Marcin tego wszystkiego nie robi, więc ja mi się coś takiego narzucało, że on poniekąd nie potrafi być smutny i panicznie się boi tego. Tak, psychologia bardzo dużo mówi o akceptacji jako jakimś takim czynniku, nie tylko jakiegoś zdrowego. Emocjonalnego życia, ale też czynniku leczącym wiele różnych zaburzeń psychicznych. Zresztą filozofia też porusza temat stoicyzmu i Ty chyba też o tym w swojej książce dużo piszesz. I właśnie wydaje mi się, że Marcin jest osobą, która, tak jak mówisz, kompletnie uciekając od tych wszystkich negatywnych stanów, nie, nie jakby nie zgadzając się na to, jak wygląda życie i nie akceptując tego życia, tak naprawdę nie jest w stanie uciec od tego i dokłada sobie coraz te nowe cegiełki do swojego coraz cięższego bagażu. W pewnej sytuacji już w tej sytuacji, w której której okazuje się, że jego syn nie żyje, już po prostu nie jest w stanie dalej tego wszystkiego nieść i już staje przed takim właściwie nawet nie przed decyzją, bo to, jaka tutaj jest, jaka tutaj stoi przed nim decyzja, bo skoro on i tak już nie będzie w stanie dalej tego nieść, to musi wybrać jakiś inny sposób, musi w końcu spróbować się skonfrontować z tym i uciekając, tak naprawdę sprawia, że ta, ta konfrontacja jest coraz trudniejsza. A równocześnie te mechanizmy, wszystkie podtrzymujące chorobę alkoholową, działają właśnie w ten sposób, że, że go oddalają coraz bardziej od siebie i od świata, ale to jest tylko odciąganie momentu, w którym on będzie się musiał z tym wszystkim skonfrontować. Chciałem, żebyśmy przeszli do tego, o czym też już mówiliśmy częściowo, czyli do tej paranoicznej osobowości. Dobra, o tym już trochę rozmawialiśmy, ale ja chciałem to potraktować jako osobny problem, bo to jest poniekąd też jakby najważniejsza oś fabularna, jedna z najważniejszych osi fabularnych tego serialu. To, że właśnie Marcin nie wie, co się stało. Okazuje się, że on nie zna tego swojego syna i on sobie cała ta intryga kryminalna, którą my siedzimy, w, śledzimy w serialu, to jest wytwór wyobraźni Marcina, właśnie to jest efekt tego, że on ma taką paranoiczną osobowość i on, no on ma jakieś takie nastawienie też na, na źródłowym poziomie, że on pragnie za wszelką cenę odnaleźć to z tych sprawców zła gdzieś na zewnątrz, a nie w samym sobie, prawda, że jakby to jest ostatnia rzecz, którą by on by, o której on by pomyślał, że Piotrek go nienawidził i popełnił samobójstwo, on za wszelką cenę tego nie chce dopuścić do siebie, i jest przekonany, że to musiał być ktoś inny. I takby ta projekcja tych jego wyobrażeń to jest ta fabuła filmu. Ty, w, przeglądałem te twoje notatki, które mnie przy, przysłałaś mi wcześniej i pisałaś tam o tej psychozie Korsakowa. Mogłabyś jakoś krótko opowiedzieć, co to jest? Ja nie, nie wiedziałem. Właśnie tak sobie ostatnio myślałam o tej postaci Marcina i zrozumiałam, że może nie wprost, ale Żulczyk w tej postaci łączy bardzo różne... Psychiczne choroby, które, które mogą dotknąć alkoholików wraz z wieloletnim postępem choroby. I Marcin, tutaj z jednej strony od początku i tak subtelnie można, można sądzić, że jest dotykany różnymi urojeniami prześladowczymi i cały czas ma przeczucie takiego czyhającego nad nim spisku, tak jak powiedziałeś, takiego fatum, które nad nim wisi. I nawet w pierwszych stronach tej książki, już y, możemy na pierwszych stronach przeczytać, że Marcin jest przekonany, że, jego, y, że wraz z jego urodzeniem został zawiązany jakiś spisek i że mnóstwo negatywnych sytuacji na niego czyha. Marcin jest przekonany, że od, y, od urodzenia ciąży nad nim jakiś fatum i wszyscy ludzie, których spotyka na swojej drodze, y, chcą, jego, jego, y, jakiś, y, chcą dla niego jak najgorzej. Ale później, z rozwojem fabuły, widzimy, że to postępuje, i dopiero na koniec jesteśmy w stanie się zorientować, jak bardzo pomieszane jest to jego postrzeganie świata i właśnie ta jego pamięć, która tworzy jakieś, jakieś alternatywne historie, jest pełna dziur i po prostu chaotyczna, tak idealnie pasuje do. Zespołu Korsakowa, który jest charakterystyczny dla właśnie wieloletniego alkoholizmu, gdzie następują nie tylko zaburzenia tej pamięci bieżącej, ale też wszystkie wspomnienia i wszystkie jakieś dalsze. Dalsze historie z życia zaczynają y, się mieszać ze sobą, kompletnie zaciera się jakaś chronologia, i też y, właśnie chory, bardzo często jakieś alternatywne historię w swojej głowie tworzy, a równocześnie zachowana jest świadomość, więc idealnie pasuje do ta, ta choroba do naszego bohatera. Zastanawiam się, czy Żulczyk zrobił to celowo, ale właśnie takiej klasycznej, klasycznej jakiejś halucynozy alkoholowej w tej książce chyba nie widzimy, ale te, te właśnie różne urojenia i te, to przeczucie spisku, które narasta i na początku jest tylko takim mechanizmem, który Pozwala y, zatracać się w tym piciu i w tym y, fałszywym postrzeganiu rzeczywistości, staje się coraz coraz większy i mamy taki klasyczny efekt kuli śnieżnej. Mhm. Tak, tutaj z kolei to znowu jest taki moment, gdzie myślę, że książka bardziej mi się podobała niż serial i też myślałem sobie o tym, że literatura może mieć naprawdę formalną przewagę nad kinem czy serialami. Bo w serialu, kiedy Marcin widział tych ludzi, którzy niby tam Piotrka porwali albo pobili tą jego przyjaciółkę, to byli ludzie, którzy mieli czarne maski. I my widzieliśmy to dosłownie, że zostały jakiś faceci w czarnych maskach, a w książce to było opisane: ludzie z czarnymi twarzami, i jakby dużo łatwiej było sobie wyobrazić, że to, no, że to jest jakieś złudzenie Marcina, prawda? To bardziej wyglądało na złudzenie od początku, bo w serialu to było dosłowne, no, po prostu ludzie w maskach. Ale, właśnie, no, taka mentalność tego spisku, o której mówisz, ona tutaj dochodziła do głosu, że faktycznie się pojawiają jacyś tacy faceci. On podchodzi do, do domu, z tą przyjaciółką, do domu takiej kobiety, z którą zadawał się jego syn, kiedy angażował się w tą działalność antydeweloperską. I tam stoją właśnie jacyś faceci, obserwują go, cały czas go obserwują, co on zrobi, pilnują jakiś tam właśnie. Domów, mówią mu, że jeszcze ma córkę przecież, że syn zniknął, ale jeszcze jego córkę mogą tam, wiesz, mogą jej coś zrobić. On tak to sobie wyobraża. Ale to, o czym mówisz, ten taki rozrośnięty autowizerunek, to jest też niesamowite, że Marcin ma jak gdyby to, co się dzieje na zewnątrz niego i to, co się dzieje wewnątrz niego, że to się rozeszło diametralnie, prawda? Że on ma jakiś film o sobie w głowie i ten film się nijak ma do rzeczywistości. On postrzega samego siebie jako kogoś zupełnie innego niż, niż jest. Właśnie myśli o tym, że on ma cały czas dobre intencje, że inni tego nie widzą, to jest ich problem. Skoro rodzina tego nie docenia, to jest ich problem, bo właśnie zawiązali ten spisek przeciwko niemu. Jest takie zdanie, które Marcin wypowiada: całe moje życie to stanie przed sądem. Co też jest ciekawe w związku z tym. W związku z tym, o czym mówiliśmy na początku, że to poniekąd jest prawda i jakby można sobie wyobrazić, że to musi być bardzo wkurzające, że ci, ta rodzina go ocenia przez cały czas i krytykuje, bo my tego nie lubimy. Nie, nie lubilibyśmy czegoś takiego, no ale też trudno, żeby oni tego nie robili, prawda? Marcin się zachowuje jak dziecko, więc oni go oceniają i jakoś próbują interweniować, kiedy mogą. Jest taka scena w serialu, jak Marcin. Ma jechać po zakupy, że ona go wysyła po zakupy, bo przez jakiś czas jest dobrze, i on znika tam jedzie na tą imprezę, gdzie potem jest wypadek z Robercikiem, jeżeli dobrze pamiętam. Zaczyna właśnie jedzie najpierw do sklepu, potem wychodzi ze sklepu i jedzie do, do restauracji, zamawia sobie jedzenie i wódkę i się upija od razu. I potem jest już na tej imprezie u jakichś swoich znajomych i dzwoni do niego syn i pyta, gdzie on jest? Miał przywieźć te zakupy. A Marcin już pijany tam potem kończy tą rozmowę i ma pretensje do syna, i sobie myśli, że oni zawsze muszą popsuć mi zabawę. Zawsze, jak wszystko jest dobrze, to dzwonią do mnie tylko po to, żeby wywołać wyrzuty sumienia, prawda? I jakby właśnie nie rozumieją tego, że on chce dobrze, że on tylko chce się dobrze bawić, i jeszcze mają do niego pretensje przez cały czas. Tak, i właśnie jak mówisz o tych intencjach, to nasuwa mi się też taka, taki ważny poboczny wątek, o którym warto wspomnieć, który też rozwiązuje się na końcu tej historii. W serialu chyba o tym nie wspomniano, ale jest rodzina Kaniów ma takiego psa z Broketa, chyba? Tak, tak. Jakoś hmm. tak. I właśnie on też zostaje otruty czy, czy zabity w jakiś sposób znajdują go. No i Kanie jest poruszony, i jest przekonany, że przecież kurczę, to jest kolejne ostrzeżenie od tych ludzi, którzy Aha. porwali Piotrka, że po prostu wplątali się w jakąś sprawę i właściwie składa się to wszystko w jakąś tam, można by powiedzieć, logiczną całość patrząc oczami Marcina. I on właśnie jest przekonany, że tego psa trzeba jakoś godnie tam zakopać w tym ogrodzie, i bardzo to przeżywa. I, i, i ogólnie jest bardzo poruszony. I pod sam koniec książki okazuje się, kiedy on staje w prawdzie. Kiedy wszystkie te kurtyny opadają, że to on, będąc w jakimś pijackim, pijackim stanie, próbując się dostać do tego domu, zabił tego psa, dał mu trutkę na szczury chyba, bo ten pies bronił domu i właśnie obszczekiwał go tam strasznie. Podczas gdy ta, ten wieczór, w tej perspektywie Marcina, wcześniej jest wieczorem spędzonym na trzeźwo, i to mhm. jest niesamowite, jak bardzo ta y, pamięć, podsuwa mu takie wygodne, y, wygodne rozwiązanie i właśnie tak też sobie myślałam o y, Jungu, że. Po prostu on tak łatwo sięga do tej puli pozytywnych archetypów, żeby sobie z, tym, z tą sytuacją poradzić. Widzi siebie jako ojca rodziny, jako właśnie jakiegoś buntownika, i to też jest pozytywny wzorzec jako wręcz wojownika, który się nie zgadza na to wszystko jest w stanie tam pyskować policjantom itd. I, I sięga po to po prostu jak po jakiś łatwo dostępny wzorzec, który, który tak naprawdę, właśnie tak jak Jung mówił, jest w nieświadomości zbiorowej każdego społeczeństwa, i, i po prostu bez zastanowienia. Tylko te pozytywne wzorce wybiera, i wszystko składa mu się w logiczną całość. I ja, oglądając ten serial, byłam w stanie yy, w ogóle też jakoś empatyzować z nim i mu uwierzyć na początku, mimo że sama mam taką historię yy, właśnie, że, że dorastałam z dwójką pijących rodziców i doskonale yy, zdaję sobie sprawę, jak bardzo yy, alkoholik potrafi manipulować rzeczywistością. No, to jest mhm. po prostu jakaś składowa tej choroby. I też manipulować do tego stopnia, że właśnie może sam w te manipulacje się wkręcić. A mimo wszystko sobie myślałam, że kurczę, no biedny ojciec, jednak współczułam mu zagubienia tego, tego syna. A później, szczególnie po przeczytaniu tej książki, zupełnie zmieniłam perspektywę i wszystkie, wszystkie jakieś takie łudy z moich oczu opadły. Mhm. Ja właśnie sobie myślałem o tym też ci już mówiłem wcześniej prywatnie. Myślałem o problemie szaleństwa, takim ogólnym problemie filozoficznym, że on często, szaleństwo jest źle rozumiane zupełnie w kulturze. Łatwo to zauważyć w filmach i w książkach, bo ono jest poniekąd utożsamiane z taką ekscentryczną postawą, że ktoś po prostu się jakoś dziwacznie za zachowuje, jakby są jakieś tarcia pomiędzy człowiekiem a rzeczywistością, a wydaje mi się, że z szaleństwem jest tak, że jakby to nie jest tak, że to jest ekscentryczne postępowanie. W niezgodzie z jakimiś takimi realnymi związkami przyczynowo-skutkowymi, tylko ktoś, kto może zostać uznany za szalonego, on widzi związki przyczynowo-skutkowe, związki logiczne pomiędzy pewnymi wydarzeniami, tylko że z zewnątrz to wszystko wygląda inaczej. On widzi związki logiczne pomiędzy takimi wydarzeniami, które dla postronnego obserwatora są jakieś przypadkowe, niepowiązane i tak dalej. Ale jak ja się wczuwam w perspektywę kogoś, kto może być nazywany szalonym. To wydaje się, że on w pewnym sensie doświadcza świata tak samo jak my. To znaczy, ten jego świat, on nie jest, bo tak się sobie często wyobraża, że świat osoby szalonej jest jakiś taki rozwarstwiony, rozbity, nieuporządkowany. Wydaje mi się, że on jest bardzo uporządkowany czasami i uporządkowany logicznie, uporządkowany logicznie w ogóle w takim samym sensie jak nasz świat, tylko że zmienia się całkowicie struktura tych związków logicznych, prawda? I to też jest coś takiego, co według mnie świetnie widać i w serialu, i w książce, że to śledztwo, które Marcin prowadzi, te rzeczy, które odkrywa, one mają sens. On poniekąd myśli logicznie, dodaje jedno do drugiego, łączy te związki przyczynowo-skutkowe, jakoś tam postępuje naprzód. Tyle tylko, że właśnie to jest wciąż to jakby na poziomie jego wyobraźni. To wszystko się rozgrywa na poziomie wyobraźni i on wciąż jest w tym wszystkim oderwany od rzeczywistości. Tak, na, na tej grupie terapeutycznej y, w książce jest taka scena, kiedy jedna z y, właśnie współ, współuczestniczących, ona chyba nazywała się Sylwia, chociaż nie jestem pewna, mówi, że no właściwie, kurczę, masz rację. To ma sens. Ja w sumie oglądałam i czytałam teraz trochę różnych intryg kryminalnych, i faktycznie zaczyna tam przedstawiać, podążając za przedstawieniem y, tych informacji, które, które właśnie dał im Marcin. Zaczyna przedstawiać swój punkt widzenia i mówi, że faktycznie Piotrek, Piotrek żyje, i żeby był dobrej myśli, że to wszystko się trzyma ku. Chociaż tam nagle po, te, po tym, jak te informacje już całej grupie daje, to mówi, że no ale skąd te prześcieradła zakrwawione. I to jest jakby jedyna rzecz, która się nie zgadza w tym spójnym obrazie. Ale też można zauważyć, że reszta grupy jest sceptyczna i ci ludzie, mhm. którzy już tak y, całkowicie porzucili tę drogę kłamstwa, szczególnie ten prowadzący Jarek jest y, właśnie gani tę Sylwię i mówi, żeby, żeby nie dawała mu nadziei i on jest taki bardzo... Bardzo sucho do tego wszystkiego podchodzi, i okazuje się, nawet, nawet za bardzo można by, można by go ocenić jako osobę okrutną w pierwszym momencie, ale okazuje się, że on od początku zdawał sobie sprawę, jak ta sytuacja naprawdę może wyglądać. Ja tylko chciałam wspomnieć jeszcze o jednym skojarzeniu. Jak sobie myślałem o tym, jest taka książka Fernando Pessoi, Księga Niepokoju. Nie wiem, czy czytałaś ją może? Niestety nie. To jest fantastyczna książka, naprawdę, w takim sensie filozoficznym, psychologicznym też. I ona opowiada właśnie o tym, że jakby ta książka to są notatki człowieka, który jest fikcyjną postacią i który żyje życiem w swojej wyobraźni w stu procentach w zasadzie. To znaczy, on kim innym jest, co innego robi, ale to, co my czytamy w jego notatkach, to są rzeczy, które on sobie wyobraża, żeby robił poniekąd. I właśnie coś takiego wydaje mi się, że też w przypadku Marcina. Obserwujemy. Normalnie wyobraźnia pełni ważne rolę w naszym życiu, ale jeśli jest zintegrowana z jakimiś innymi władzami psychicznymi, a tutaj ona się oderwała od, od tych pozostałych, żyje własnym życiem. Chciałem też jeszcze wspomnieć, właśnie wciąż, bo wciąż o tym rozmawiamy, o tej paranoicznej osobowości, o takiej psychologii teorii spiskowych, bo to jest coś takiego, co mnie interesuje od długiego czasu. Ja w ogóle miałem takie etapy, że byłem zainteresowany teoriami spiskowymi, czytałem o nich więcej. I nie sądzę, żeby to było z założenia głupie, bo w ogóle jakby tak, no, 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 wiadomo, to jest temat na osobną dyskusję, w czym są teorie spiskowe. Ale to jest bardzo rozległe pojęcie, które jest też wykorzystywane politycznie z różnych powodów. Bardzo często mianem teorii spiskowych określa się teorie alternatywne po prostu, które chcemy zdyskredytować. Jest mnóstwo przykładów, wiadomo o tym. Że były teorie, które były uznawane za teorie spiskowe i okazały się prawdą, i często jest jakimś wyrazem naiwności, wiara w jakieś oficjalne teorie, które są nam podsuwane przez jakieś aparaty władzy, powiedzmy, więc to wszystko uznaje. Ale sądzę, że jest coś takiego jak psychologia teorii spiskowych, i bardzo mnie dziwi, że część osób nie dostrzega tego, bo wydawałoby się, że to łatwo jest zauważyć. Ta psychologia teorii spiskowych, czyli coś takiego. Że one działają jak pułapka, poniekąd, taka pułapka, z której nie sposób się wydobyć. Po jakimś czasie, że jakby jeżeli ty przyjmujesz pewną teorię spiskową, to przyjmujesz pewne założenia i potem różne prawa psychiki, działania psychiki sprawiają, że naprawdę wszędzie wokół siebie widzisz fakty, niby, które potwierdzają te twoje założenia wyjściowo do takiego stopnia, że nie jesteś w stanie, naprawdę że to się staje kompletnie niefalsyfikowalne po jakimś czasie, nie jesteś w stanie zakwestionować tych swoich wierzeń. Ja podaję taki przykład, czasami jak rozmawiam ze znajomymi, że nie wiem, wyobraźmy sobie jakiegoś tam wpływowego polityka, powiedzmy, który jest uwikłany w jakieś spory, który ginie w wypadku samochodowym, i być może to był zamach na niego, który ktoś zorganizował. W takim kontekście politycznym to nie jest wykluczone z góry, takie rzeczy się dzieją, ale być może on, to był po prostu wypadek. Wypadki też się zdarzają. No zdarza się, że jest ktoś, kto. Jest uwikłany w daną sprawę polityczną, ale po prostu w związku z przypadkową sytuacją zginął w wypadku. I weź, wytłumacz komuś, kto wierzy w teorię spiskową, że to był przypadek i że to był zwykły wypadek. Z moich doświadczeń wynika, że nie wytłumaczysz tego w życiu. To znaczy, ta osoba będzie do końca świata i jeden dzień dłużej przekonana, że to wszystko było zaplanowane. I mówię, że jakby czasami może tak być. Nie chodzi o to, że nie, ale chodzi o to, że. Ta mentalność tych teorii spiskowych opiera się na czymś takim, że to cię wciąga jak jakieś ruchome piaski, i to jest bardzo niebezpieczne. Właśnie coś takiego, że wszystko zaczyna potwierdzać te twoje założenia. I właśnie jakby ta mentalność, ten taki solipsyzm Marcina, ta jego wyobraźnia to jedno, a drugie to taka mentalność paranoiczna, która właśnie działa w taki sposób, że on widzi wokół siebie takie rzeczy, które potwierdzają te jego założenia, prawda? I jakby trudno sobie wyobrazić, żeby on jakby coraz. Ściśle jest opleciony tymi swoimi wyobrażeniami, coraz mniej do niego dociera. Tak, ja z doświadczenia y, wiem, że zarówno alkoholicy, jak i jakieś osoby, które żyją wokół nich, współzależnieni czy DDA, tak bardzo przyjmują ten pogląd, że świat jest miejscem złym i zagrażającym. Że po prostu bardzo łatwo do, doszukiwać się wszędzie niesprawiedliwości i to staje się wręcz jakimś nawykiem, i, i wtedy bardzo łatwo wejść właśnie w takie m, przekonanie y, o, teoriach, y, o teoriach spiskowych. Właśnie nawet jedna z y, y, osób, które zajmują się y, zawodowo psychologią i które też właśnie znam. Mówi o tym, że to jest bardzo charakterystyczne, że właśnie osoby dorastające w takich domach alkoholowych biegną zawsze tam, gdzie mogą być obrażone, i szukają takich sytuacji i same w te sytuacje wchodzą. Więc no pozostaje mi się z Tobą zgodzić. Też przypominam sobie taką sytuację, że oglądałam właśnie jakiś wywiad na jednym z bardzo znanych kanałów na YouTubie z właśnie osobą, która dorastała w takim domu. Alkoholowym i okazało się później, że ta osoba pracowała w takim jednym medium internetowym, które zajmowało się tymi teoriami spiskowymi, no i pod tym filmem rozpętała się burza jakichś komentarzy, kiedy, kiedy ktoś właśnie napisał w komentarzu o tym, czy, czy to tak może być, że właśnie przed terapią, ta osoba, która dorastała w takim domu, i sama wpadła w takie problemy? Bardzo w te strony teorii spiskowych szła i bardzo się udzielała w tym z tego powodu. A jakby podczas procesu terapeutycznego zmieniła trochę pogląd na rzeczywistość i trochę się odcięła od tych wszystkich zagrażających teorii. No i tam ludzie, ludzie dyskutowali bardzo długo, natomiast odezwała się ta osoba, która, która ten, tego wywiadu udzielała i powiedziała tylko, że no to ma pewien związek, ale nie chciałaby o tym rozmawiać. I, I właśnie pomyślałam sobie, że to jest bardzo, tak jak mówisz o psychologii spisku, to jest bardzo niezbadana jeszcze dziedzina i możemy bardzo dużo rzeczy w tym kontekście jeszcze tam odkryć. Mhm. Ale to łączyłabyś to jakoś tak, też o tym będziemy pewnie rozmawiać właśnie o tym DDA i jakichś takich skłonnościach do jakichś radykalnych zachowań. Do właśnie takiego jakiegoś zdeformowanego stosunku do świata, i, i czegoś takiego, to jakoś też twoim zdaniem się wiąże z tym, z tymi teoriami spiskowymi? Nie chciałabym nie chciałabym tutaj mówić, że tak na pewno jest, ale w moim osobistym przekonaniu to ma duży związek. I wydaje mi się, że właśnie wychodząc na przykład jako dorosłe dziecko alkoholika z takiego domu, jakby jeszcze nie mając świadomości tego, że to, jak to dziecko widzi świat, nie jest do końca kompatybilne z tą właściwą rzeczywistością. To znaczy nie ma czegoś mhm. takiego oczywiście, jak, jak jakaś obiektywna rzeczywistość jest mniej lub bardziej, ale wiesz, co mam na myśli takie takie spojrzenie po prostu w miarę obiektywne na rzeczywistość nie dużo ma wspólnego ze spojrzeniem takiego właśnie dorosłego dziecka alkoholika, które ma przekonanie, że ten świat jest po prostu miejscem, które, w którym trzeba się bronić i obdobywać ze wszystkich stron. Mhm. I myślę, że to y, jest idealne środowisko do tego, żeby wejść właśnie w takie postrzeganie, że Coś tutaj się dzieje, o czym tak naprawdę nie wiemy, tym bardziej, że dorastając w takim domu trzeba się bardzo wielu rzeczy domyślać i ta czujność jest tak rozwinięta, i y, właściwie tak, tak, ogromnym staje, tak ogromną staje się częścią osobowości człowieka, y, że po prostu no, trudno tego nie przenieść na inne dziedziny życia. Zwykle jest tak, że ci rodzice, którzy są uzależnieni bądź współuzależnieni, też nie mówią niczego wprost i, i po prostu komunikacja w takim domu jest y, jakąś ogromną trudnością, jakimś przejściem niemal po poluminowym, bo y, nie mamy świadomości, co tak naprawdę się kryje pod danym komunikatem i, i mhm. czego tak naprawdę ten rodzic oczekuje od tego dziecka. Mhm. Więc jeżeli e, nie mamy i nie ma żadnych jakichś stałych norm i zasad, które, m, które można by przyłożyć do tej, e, do tej komunikacji rodzica, bo każdego dnia e, może mu chodzić o co innego, w zależności od tego, w jakim e, momencie tego swojego mechanizmu nałogowego regulowania emocji jest, to mhm. może mu chodzić o co innego. To po prostu ta kreatywna zdolność wyłapywania zagrożenia i domyślania się jest tak ogromnie rozbudowana, że wręcz jakby automatycznie przenosi się na inne dziedziny życia. Więc myślę, odpowiadając na Twoje pytanie, mój, mój osobisty pogląd jest taki, że, że tak. Mhm. Ten temat, o którym mówisz, on też jest rozwinięty w tym jednym z ostatnich rozdziałów, gdzie poznajemy lepiej perspektywę Piotrka i on mówi dokładnie o tych rzeczach, o których ty wspominasz, właśnie o takim braku pewności siebie i o takim poczuciu zagrożenia, o tym, że on się boi ludzi, że on jest taki właśnie jakimś pancerzem otoczony i że jakby wszystko, co robi, to są jakieś formy takie zabezpieczania się przed rzeczywistością. Zresztą mówiliśmy o tym eskapizmie Marcina. A z Piotrkiem jest podobny motyw, bo jakby jest zasugerowane, że on uciekł w ten świat komputerów poniekąd i w związku z tym tam miał jakąś bezpieczną przystań, wycofywał się do tych gier już w czasie dzieciństwa właśnie, kiedy ten jego ojciec w taki sposób się zachowywał. Okej, okay, ale teraz też trochę w nawiązaniu do tego, o czym już rozmawialiśmy, chciałem przejść do samego tego solipsyzmu. No ale to dobrze koresponduje z tym, o czym mówisz, że właśnie, no ale jakby skupiając się na perspektywie Marcina, o tym już rozmawialiśmy, że Marcin nie ma ani dobrych, zły, ani dobrych relacji z bliskimi, ani złych, bo on po prostu nie ma tych relacji. One nie istnieją poniekąd. Jest taka scena przejmująca, jak Marcin się pojawia na pogrzebie syna i jest opisana. żółczyk opisuje tę jego perspektywę i pisze o tym, że on, Marcin, się przygląda tym ludziom, którzy tam stoją i sobie myśli, że to są obcy ludzie, że on nie ma nic wspólnego z nimi, a to są najważniejsi ludzie w jego życiu, z którymi on się spotyka na pogrzebie syna. I to w ogóle jest zadziwiające dla mnie, bo jakby to nawet bez alkoholu coś takiego może mieć miejsce. Myślałem sobie o tym nieraz, że takie osoby, które są nam bliskie, mogą nas najgorzej znać, bo takie relacje, jak się jest z kimś blisko, to te relacje potrafią być bardzo takie zrutynizowane. A wydaje mi się, że poznaje się drugiego człowieka najlepiej w takich nieoczywistych kontekstach. O tym pamiętam, że kiedyś napisałem wpis na bloga o filmie, Między słowami, że właśnie czasami wystarczy ci krótkie spotkanie w jakimś nietypowym kontekście, takim niezrutynizowanym, żeby kogoś dobrze poznać, a możesz kogoś dobrze znać i z nim spędzić 10 lat w takiej rutynie codziennego życia. I właśnie tak naprawdę mniej porozumienia się narodzi z tego wszystkiego. No ale właśnie, jakby chodzi o to, że ten Marcin, on, jakby on jest jakoś tak pogrążony w sobie samym, jakiś taki solipsystyczny, jest też taki fragment w książce, kiedy on mówi, że tak naprawdę nie ma jednego Piotrka, tylko są różne Piotrki dla niego, które się nie składają w całość, prawda? Tak jakby te osoby, które w jego życiu występują, nawet najbliższe, mu się rozchodziły w oczach, tak jak ma pijany jakieś takie zaburzenia widzenia, tak on ma te zaburzenia widzenia w sensie jakimś właśnie takim ontologicznym czy hermeneutycznym tymi terminami filozoficznymi się posługując. Że Piotrek się nie integruje w jakąś jedną osobę. No, i jest coś takiego, to znowu taki bardziej filozoficzny temat, ale to mnie całkiem interesuje, więc chciałem o tym wspomnieć i Cię zapytać. Filozof współczesny Ludwig Wittgenstein, takie słynne zdanie, zapisał: Granice języka są granicami naszego świata. I to się odnosi do bardziej takich specjalistycznych spraw związanych z filozofią języka, ale przedstawiciele hermeneutyki, którymi ja się zajmowałem najdłużej, ja się interesuję właśnie hermeneutyką filozoficzną. Wydaje mi się, że credo hermeneutyki jest takie, niewypowiedziane wprost, ale myślę, że można tak powiedzieć, że granice rozumienia to są granice świata. I to jest też coś takiego, co mnie na pewno bardzo interesowało w filozofii zawsze. I to jakby też mnie trochę bawiło i dziwiło, że wielu osobom filozofia się wydaje bardzo nudna, a ona jest jakaś porywająca, w związku z tym, że ty dosłownie możesz przeobrażać oblicze tego swojego świata, bo jakby ty przeobrażasz oblicze świata poprzez swoje rozumienie. Wszystko się sprowadza do rozumienia, przecież. Jest tak, że jeżeli ty nie rozumiesz pewnego aspektu rzeczywistości, to on się wydaje taki zwarty, jak taka zwarta bryła. Jak zaczynasz go rozumieć coraz lepiej, to się okazuje, że to jest jakiś mikroświat, jakieś złożone struktury i ty w to wszystko wnikasz i ten świat się staje niesamowicie interesujący. I to jest coś takiego, co też narzucało mi się w kontekście Marcina jeżeli granice rozumienia są granicami naszego świata, to on żyje w jakimś totalnie klaustrofobicznym świecie. W zasadzie w takim świecie, gdzie jest tylko on, jak zamknięty w jakimś fajnym w jakimś pokoju, i właśnie bynajmniej to nie jest fajny pokój zazwyczaj, on i jego nauk, on i tylko ten alkohol tak naprawdę. No i właśnie tak to sobie myślałem, że jak, jak ty poznajesz świat, Poznajesz innych ludzi, to ten świat się rozszerza, staje się coraz szerszy, coraz bardziej taki obszerny, interesujący, bogaty. Wydaje mi się, że coś takiego zapewnia nam filozofia, jeżeli się nią zainteresujemy. A z Marcinem jest zupełnie na odwrót. Ten świat jest bardzo wąski, przez to, że on nie ma tych relacji z innymi ludźmi, i w zasadzie w tym świecie jest jakby alkohol, który on ma przed oczami, a cała reszta świata to jest tylko jakby tło, jakieś drugorzędne, trzeciorzędne rzeczy. Jak myślisz, z czym ci się to kojarzy? Właściwie jak ciebie słucham, i yy, mówisz o tych nieznanych perspektywach, niezna, nieznanych elementach rzeczywistości, które wydają się jak taka zbita bryła, to tak sobie myślę, że mnóstwo tych, yy, tych perspektyw jest w samym Marcinie, tych nieznanych elementów rzeczywistości i. Tych nieznanych elementów jego osobowości, jego samego. I właściwie on funkcjonuje tylko w takim wąskim fragmencie, który pozostawił mu alkohol, i nie ma dostępu nie tylko do emocji, ale do tego, kim on naprawdę jest. I właściwie nawet obserwując jego karierę muzyczną, możemy nie wiedzieć, jaki jak tak, tak naprawdę ma talenty i właściwie jak ten talent mógłby się rozwinąć i jakie są jego jakieś osobiste właściwości, to wszystko jest takie przypadkowe i takie właśnie wąskie, Jedynie w miejscu, które pozostawia do funkcjonowania marcinowi alkohol i on samego siebie nie rozumie i właściwie nawet nie robi za wiele, żeby, żeby zrozumieć. Ale tak jak mówisz, jeżeli chodzi o świat i relacje, to jest jeszcze bardziej widoczne i właśnie. Charakterystyczną perspektywą z, z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to, że w ogóle relacje w alkoholowej rodzinie, w alkoholowych związkach są takie bardzo fasadowe, i ten alkoholik ma konkretną wizję rzeczywistości, jak zresztą widać, widać to w życiu Marcina. I choć historie alkoholowe są różne, to. Wspólne jest to, że w tych bliskich związkach alkoholicy chcą dostrzegać jedynie komfort i jakieś takie poczucie, że to jest takie fajne miejsce w życiu, gdzie problemów nie ma i y, ludzie są y, wspierający, cokolwiek by się nie działo, akceptujący. I o ile z dorosłą osobą, która potrafi jakoś, przynajmniej z założenia się bronić, bo wiemy, że różnie to bywa, bo ludzie, jak sam wspomniałeś w naszej poprzedniej rozmowie, często w, wiążą się y, ze sobą, jakby wyczuwając. Y, nawet na takiej nieświadomej płaszczyźnie, swoje braki, swoje traumy, ale zakładając, że u dorosłych ludzi to nie jest jeszcze tak, jakby nieetyczne, to sposób, w jaki alkoholik podchodzi do swoich dzieci, jest po prostu, po prostu straszny, bo wspominałam ci też w naszej poprzedniej rozmowie o tym. Mity o narcyzie i echo, i o tym, jak bardzo narcystyczne jest podejście alkoholików do związków, do, również do związków ze swoimi dziećmi, i jak bardzo oni chcą postrzegać po prostu te dzieci w taki sposób, jak potrzebują, no bo różne są role, które potrzebują obsadzić w takiej rodzinie. No ale ewidentnie w kontekście Marcina Canyon, w tym Piotrku, chciał dostrzegać. Takiego fajnego gościa, po prostu taką maskotkę swojego jedynego syna, który być może będzie w późniejszym czasie jego kumplem, nawet od picia, bo przecież kontekst tego, że on często jego alkoholem się kilkukrotnie pojawia w książce. Jest bardzo zdziwiony, że tego zaproszenia Piotrek nie przyjmuje, ale. Piotrek w ogóle jest dla niego jakąś po prostu, tak jak wspomniałeś, niewiadomą, z tego powodu, że on kompletnie nie jest zainteresowany tym, jaki właściwie człowiek jest obok niego i kim właściwie jest jego syn. On chce w nim widzieć właśnie tego, jak często w literaturze psychologicznej się określa błazna, tę maskotkę, tę osobę, która będzie go bawić, będzie dawała mu fajne emocje i będzie sprawiała, że on tego szczęścia rodzinnego doświadczy. I właśnie też sobie tutaj wynotowałam jeden z, jeden z ta, jedną z takich sytuacji w tej książce, gdzie też o nich wspominałeś. Marcin Kania zaczyna pić po tej trzymiesięcznej przerwie, i cała rodzina go szuka, bo przecież na przedświąteczne zakupy go wysłali. No i on się nie pojawia. Jest w ogóle oburzony, bo rodzina nie docenia tego, że on nie pije, mimo że on nie chce się tam udać na żadną terapię, bo wtedy jeszcze nie jest w żadnym procesie terapeutycznym. No i, i po prostu wszyscy do niego dzwonią, tam żona dzwoni, on cały czas odrzuca te połączenie. Natomiast kiedy dzwoni Piotrek, to on jest bardzo zdziwiony, bo przecież Piotrek zwykle do niego nie dzwoni, ale Piotrek tylko chce się dowiedzieć, gdzie on jest, bo prosiła go o to. Mama. I Kania w tym już na, już na takim rauszu zauważa, że cytując Piotrek, głos ma płaski i bezosobowy człowiek z infolinii. Naprawdę zrobiłam takiego robota. I jeszcze kolejny cytat z jakiejś innej części książki, gdzie Kania sam wprost mówi, że pijący kochają lalki i maskotki tak bardzo, że pozamieniali w nie całe swoje rodziny. I to jest tak, taka oczywista, jeden z takich oczywistych elementów właśnie rodziny alkoholowej, ale mimo wszystko to się tak, tak się dzieje i ta sytuacja. Yy, tak się toczy od, od wieków. Co myślisz, w ogóle już zaczęliśmy ten nowy temat, tego DDA, rodzicielstwa, alkoholizmu. Co myślisz o tych dzieciach, o tym jak one są sportretowane w tym serialu i w książce, Piotrek i Ula, te ich problemy, nie wiem, czy ty jakoś się odnajdywałaś w tym, wydaje, wydaje ci się, że to jest pokazane w jakiś wiarygodny sposób? Na pewno jest bardzo wiarygodne, ale w mojej osobistej perspektywie w tych dzieciach, nawet w tym Piotrku, który kończy bardzo swoje życie bardzo, yy, bardzo dramatycznie, jest jakiś pierwiastek yy, takiego zdrowia psychicznego. One jeszcze ten syndrom DDA jakby nie zawładnął nimi yy, bez reszty, bo. Ta ula na przykład ma zdecydowanie negatywny stosunek do ojca, i jakby nie jest bardzo potępiana w związku z tym. Natomiast ja znam takie rodziny, i sama z takiej rodziny pochodzę, że bardzo trudno jest wyrazić negatywne emocje do osoby pijącej, bo to jest po prostu nieakceptowane, bo po prostu ta osoba tak, tak zresztą jak Marcin, oczekuje tylko pozytywnych przejawów emocji i w związku z tym. Te przejawy dostaje, no bo nie ma zupełnie miejsca na nic innego. W tej rodzinie, w rodzinie kaniów, to miejsce na jakieś takie, właśnie, negatywne przejawy uczuć, mimo że Kania bardzo by tego nie chciał, to to miejsce jednak tam nadal jest. I Piotrek. Próbuje. Też, też na przestrzeni lat w tej książce i w serialu obserwujemy, że on z tym ojcem nigdy tych dobrych relacji nie miał, ale mimo wszystko, on próbuje te swoje, te swoje emocje co do tego ojca wyrazić. no ostateczne emocje w tej dramatycznej ostatniej wiadomości są przekazane. No bo też wiadomo, że zderza się ze ścianą. Więc na pewno uważam, że ta perspektywa tego, że oni. Nie, nie, nie udają, że wszystko jest OK. To Aha. jest na pewno perspektywa tego, że, że jeszcze ta rodzina nie jest całkiem zaburzona, ale też właśnie w, tych, w tej relacji Marcina ze swoimi dziećmi ciekawe jest to, że on jakby. Um, w pewien sposób jest szczery, bo yy, mówi o tym, że tak jak wspomniałam wcześniej, yy, cały czas yy, jego myśli krążą wokoło tego alkoholu i chce tylko po prostu się napić, szukając tego Piotrka. Zresztą potem na koniec książki dowiadujemy się, że on tam już w trakcie pił, bo chyba otwierając, przepraszam, odwi odwiedzając ten dom w Podkowie yy, Leśnej, zdaje się, że dom Bugańskich, to tam yy, korzysta z zaproszenia i pije jakąś muiski. Mhm co wcześniej jest pokazane zupełnie inaczej, bo wcześniej on mówi, że prowadzi i tak nie, nie mówi, że jest alkoholikiem jak ta, jak ta Jadzia, która z nim, ta koleżanka z terapii, która z nim odwiedza ten dom, ale jednak mówi, że prowadzi, więc w swojej głowie jakby zapamiętał to tak, że nie pił, ale jednak pił w trakcie poszukiwań mhm. tego Piotrka. Natomiast co do tej Uli, to też mimo, że wie, że to jego córka i bez wątpienia ją kocha, to Pada tam takie zdanie, że on w jego monologu wewnętrznym, że on wie, że ona jest świetną dziewczyną i że pewnie gdyby nie pił, to nie spałby po nocach z troski o nią. Ale mhm. okazuje się, że picie jest ważniejsze nawet niż troska o swoje dzieci, która chyba dla każdego rodzica wydaje się jakaś instynktowna i taka zupełnie nie, nie jest decyzją, tylko raczej jest uczuciem, które, które cały czas towarzyszy rodzicowi. Tak. Więc on całkowicie sobie zdaje sprawę, że. Chociaż, chociaż pewnie nie przyznaje się do tego na początek przed sobą, ale jednak ten alkohol wybiera. No ale on tą troskę o dzieci w jakimś tam perwersyjnym sensie ma przecież w sobie. To właśnie widać w tych przejmujących scenach, kiedy on za tym Piotrkiem biegnie, jak Piotrek idzie na pociąg czy tam na metro. I jakby nie wiem, Marcin słyszy, Piotrek mówi mu, że, że lepiej byłoby się nigdy nie narodzić. Mówi o tych właśnie takich... Rzeczach, które można skojarzyć z depresją, z samobójstwem, i na jakimś poziomie do Marcina to chyba dociera i mówi mu, że synek, co ty gadasz, i jest jakiś przestraszony pomimo tego swojego upojenia alkoholowego. Tyle tylko, że to jest wciąż takie. Wszystko, co Marcin robi, jest takie samozwrotne, to znaczy, on może takie instynkty w sobie ma, bo my te instynkty możemy mieć, możemy mieć to jest w ogóle ciekawy dla mnie temat. Związany z miłością, że miłość wydaje nam się relacyjną, bardzo jakby relacyjnym stanem, a tak nie musi wcale być. Miłość czasami może być totalnie solipsystyczna, to znaczy my próbujemy wzbudzić w sobie samych pewne stany. Jest taki film z Ryanem Goslingiem Miłość Larsa. Nie wiem, czy oglądałaś, jak on. Niestety nie. Ryan Gosling jest takim samotnym facetem, który sobie zamawia lalkę i jakby z tą lalką chodzi i udaje, że to jest jego dziewczyna. Fajny film i on udaje, i on właśnie opowiada o czymś takim. Wydaje mi się, że to jest paradoks miłości, że czasami ta druga osoba, ona ci prawie nie jest do niczego potrzebna w miłości. Ona jest tylko pretekstem do jakiegoś wyładowywania się emocjonalnego. I myślę, że to się objawia w wielu relacjach, w których miłość występuje nie tylko takich partnerskich, ale też rodzicielskich, powiedzmy. No i z Piotrkiem, z Marcinem, przepraszam, w ogóle problem jest taki, że on naprawdę, jakby, chyba można tak powiedzieć, że on nie nawiązuje tych relacji z drugimi ludźmi. W filozofii ten temat moim zdaniem jest całkiem dobrze opracowany. W filozofii dialogu, filozofia spotkania, co to jest w ogóle, kiedy ludzie się spotykają. Martin Buber, taki żydowski filozof, pisał, czym ma być spotkanie, że to jest takie spotkanie ja i ty, kiedy ludzie się... Spotykają jako dwa podmioty, dwa podmioty w takiej symetrycznej sytuacji i to jest niesamowite doświadczenie w pewnym sensie. Bardzo trudne, bardzo trudno, jest, bardzo trudno jest się spotkać z drugim człowiekiem, to się nam rzadko zdarza, ale kiedy ci się to udaje, to właśnie doświadczasz tego drugiego człowieka jako podmiotu, który cię też sam wciąga w tą swoją podmiotowość, zdajesz sobie sprawę. To jest coś takiego, co też występuje, motyw występujący w jednym z moich ulubionych filmów: synek Docha, Nowy Jork. Uświadomić sobie, że każdy postrzega świat ze swojego indywidualnego punktu widzenia, że tak jak ty masz taką centryczną perspektywę i obserwujesz świat ze swojej perspektywy, tak każdy inny człowiek tak samo. I to jest banał, ale to jest nie do pojęcia w pewnym sensie. Wydaje mi się, że krążymy wokół uświadomienia sobie tego, ale bardzo rzadko to sobie uświadamiamy. A Marcin tego nie rozumie. To znaczy, ci ludzie, oni są dla niego, on ich traktuje nie jako podmioty, moim zdaniem, tylko jako przedmioty. Ludzie, którzy otaczają Marcina, oni są trochę takimi protezami dla niego, jakimiś takimi przystawkami, które on sobie ustawia, tak jak mówisz, wpycha w różne role. Więc tutaj w zasadzie nie ma, nie ma żadnych relacji. Kiedy mówisz właśnie o tym, że on jakieś takie ma w sobie przytłumione, ale jednak te instynkty, to tak sobie myślę, że on nie tylko właśnie tych wszystkich ludzi naokoło siebie, ale też sam ustawia w różnych rolach ale też samego siebie właśnie do samego siebie przypasowuje te gotowe wzorce yy, o których wcześniej mówiłam i to, że on biegnie za tym Piotrkiem i jest przerażony czy troszczy się o przyszłość swoich dzieci na przykład zapewniając im tamte mieszkania to właśnie jest taki wygodny wzór tego ojca, który ściąga z Marcina jakąś taką odpowiedzialność. I chodziło mi o to, że on na przykład biegnie za tym Piotrkiem i yy, nie chce, żeby on się zabił. Chce go uratować przecież. Ale tak naprawdę właśnie chodzi tak, jak mówisz o niego: chodzi o to, że on sobie przypasowuje do siebie ten wzór yy, łatwy do sięgnięcia, archetyp ojca i yy, po prostu wchodzi w to. Na tyle, na ile alkohol mu pozwala, realizuje tę rolę, ale to jest tak naprawdę tylko taka przykrywka, która w jego oczach pozwala mu postrzegać mhm. siebie jako po prostu osobę, do której on nie powinien mieć żadnych pretensji. I właśnie ten. Hmm, ten, te, te wszystkie te archetypy, z których on korzysta, te, te wzorce, z których on korzysta, są jakby czymś, co równocześnie też ściąga odpowiedzialność z niego, bo przecież on jest w porządku, ale też nie pozwala na żaden kontakt ze sobą i na kontakt z drugim człowiekiem, bo przecież on tak naprawdę gdyby jakoś inaczej y, oczywiście tutaj fantazjuje, ale może gdyby zupełnie inaczej podszedł do tego Piotrka, gdyby te zasłony opadły trochę wcześniej to może ta historia potoczyłaby się trochę inaczej może nie, może już było za późno, no ale mhm. gdyby jakiś naprawdę prawdziwy kontakt pomiędzy nimi nastąpił to kto wie, jak to wszystko by się potoczyło? Taki amerykański psychiatra, nazywał się chyba Pik, pisał o tym, o czym wielu innych autorów po nim też pisało, że miłość, szczególnie ta miłość rodzicielska, ale też każda inna, jest w jakimś stopniu rezygnacją ze swojego ego. I jakby nie tylko dostrzeżeniem indywidualności tej swojej osoby, ale też na przykład poświęcenie matki w stosunku do dziecka, to jest przecież wprost ranienie siebie, jakby zabieranie sobie snu, znoszenie jakichś takich bardzo negatywnych emocji dziecka po to, żeby to dziecko z tymi emoc te emocje w ogóle mogło poznać i mogło poznać siebie. Natomiast właśnie ta miłość w tym alkoholowym wydaniu Marcina to jest tylko i wyłącznie. Mm, Taki suchy schemat, jakiś suchy wzór. Mhm. I on wie, że tak powinno być, że ojciec kocha swoje dzieci, że on powinien być dobrym ojcem i w swoich oczach on te y, wszystkie przesłanki spełnia. Ale tak naprawdę, właśnie ten podstawowy warunek, bez którego żaden y, kontakt nie może y, nastąpić, to jest właśnie jakieś dostrzeżenie w ogóle tego drugiego człowieka. A tutaj. Y, on po prostu kompletnie nie chce tego, Marcin, kompletnie nie chce tego zrobić. Tak, tak. Chociaż też musimy pamiętać o tym, na co już zwracaliśmy uwagę, że Marcin, tak samo jak każdy z nas, jest jakąś bardzo skomplikowaną istotą. Człowiek jest istotą wielopiętrową, naprawdę i w zasadzie nigdy nie dociera na jakieś podstawowe poziomy samego siebie. I w Marcinie, na jakichś tam niższych poziomach. Też jest jakaś prawda przecież. Jest taki fragment w książce, kiedy on mówi o tym. On generalnie wypowiada się w taki sposób, jakby nie, ko nie kochał już tej swojej żony, Marty. Ale jest taki fragment, kiedy on mówi, że, że jest w nim jeszcze jakaś miłość, jak taka pestka. I że w pewnych sytuacjach, kiedy ona się połączy z wyrzutami sumienia, to się rozgrzewa jak taki węgielek rozgrzany do granic możliwości. Więc właśnie z Marcinem też nie jest tak, że on jest. My obserwujemy taką powierzchowną stronę tej jego świadomości, ale w nim coś tam głębiej jest. Czasami są jakieś takie, jak głos z jakiejś dalekiej krainy, to, co on w sobie czuje, prawda? Jakieś takie normalne emocje, normalne stany, normalne uczucia. Okej, okay, ale chciałem, żebyśmy się skupili na chwilę na tym Piotrku i na uli bardziej. O tym Piotrku już mówiliśmy, właśnie o tej tendencji do angażowania się w radykalne zachowania. Jeżeli ktoś nie wie. Bo to jest także to, co my śledzimy na ekranie, oglądając serial, informacja zwrotna. To są jakieś projekcje wyobraźni Marcina w dużym stopniu, ale Piotrek naprawdę się zachowywał dziwnie. To znaczy, on się zaangażował w te sprawy związane z aferami deweloperskimi. Okazuje się, że Piotrek, którego wszyscy mieli za spokojnego informatyka, tchórzliwego, który w ogóle nic radykalnego by nie zrobił nigdy, zrezygnował z pracy i zaczął pomagać takiej organizacji, która walczy z deweloperami, o prawa lokatorów, którzy byli niesłusznie, bezprawnie eksmitowani w jakiś okrutny sposób często, i tam poznaje dziewczynę Kingę, z którą też się, w której jest zakochany, chociaż też jest osobna sprawa. Piotrek potem mówi coś takiego, że on nie jest w stanie się zakochać, też nie ma tych emocji normalnych, że on nie jest w stanie swoim zdaniem normalnie kochać. W każdym razie ta relacja z Kingo jest istotna. No, ale oprócz tego Piotrek dogaduje się z kolegą. Z zespołu Marcina z Byszkiem, który z kolei współpracuje z tymi deweloperami i pracuje też dla nich jako taki w ogóle podwójny agent, jest tam w tej organizacji na rzecz obrony lokatorów, a z drugiej strony przekazuje informacje na zewnątrz, więc to jest mega radykalne zachowanie. Jeszcze są potem takie fragmenty, które wskazują, że ten Piotrek się zachowywał tak właśnie odważnie, pod brawurę to podchodziło momentami, bo jak tam jakieś typy, właśnie, których my widzimy w serialu, w tych maskach wsadziły do samochodu, to on im coś takiego powiedział, że na pewno nie zrezygnuje z tego, że będzie walczyć. Już nie pamiętam dokładnie, ale tak widać było, że bez strachu, że on ma takie poczucie misji, wykształca je w sobie. Więc z jednej strony są te radykalne zachowania Piotrka, które widać, że służą temu, że on próbuje jakiś sens w życiu odnaleźć za wszelką cenę. On właśnie okazuje się, że on miał depresję, że wypowiada takie słowa, które pojawiały się, już nie pamiętam gdzie, ale to jest w ogóle jedna z myśli istotnych w filozofii. Literaturze starożytnej, ona chyba u Sofoklesa się pojawia, że lepiej byłoby się nigdy nie narodzić. I z filozoficznego punktu widzenia, niestety, to się może do wszystkich ludzi odnosić, a tutaj jest wyrazem depresji Piotrka i że on sobie myśli o czymś takim, że on jest zbędny. Właśnie, że on, jego podmiotowość nie została nigdy usankcjonowana przez rodziców i być może przez świat. Dlatego on ma takie poczucie. No, ale to jedno, a z drugiej strony jest ta ula, która też jest bardzo ciekawa. W ogóle chciałem przeczytać ci jeden fragment, bo on też jest taki krótki, ale na mnie zrobił duże wrażenie. Jak Piotrek chyba tutaj z tego co widzę, z kimś rozmawia i mówi o relacji Uli z mamą. Miały dziwną relację, silną, obserwowałem ją trochę jej nie rozumiejąc, to była taka bardzo napięta bliskość dwóch wczepionych w siebie osób, które próbowały udawać, że są obojętne. Coś takiego było też między ulą i mamą, z tym, że mama zrobiła sobie z uli zlew, do którego wylewała cały swój ból, wiedząc, że ula grzecznie go połknie, że nigdy się nie zbuntuje. To jest coś takiego, co w ogóle rozszerza tą naszą rozmowę, bo to jeszcze mama dochodzi do tego wszystkiego, Oni pewnie nie rozmawialibyśmy, że mama też nie jest do końca w porządku, bo ona w pewnym sensie podtrzymuje ten patologiczny układ, który oni tam mieli w domu przez długi czas. I właśnie też te dzieci jakoś instrumentalnie wykorzystuje, ale jest taki rozdział w tej książce, który mi się też bardzo podobał ze względu na tą swoją metaforę przewodnią, skręcając tylko w lewo, na temat uli. I to jest moim zdaniem metafora DDA naprawdę fantastyczna, bo to jest taki rozdział, który opowiada o tym, że ula podwozi gdzieś tego swojego ojca, Marcina, i że ula jest bardzo złym kierowcą. Jeszcze mówi ojcu, że ma wybrać taką trasę, żeby ona mogła skręcać tylko w lewo, bo ona się boi skręcać w prawo. I ten ojciec mu, jej mówi, że co ty chyba żartujesz, że pojedziemy normalnie przecież. A ona mówi, że nie, że ja nie pojadę inaczej, że ja skręcam tylko w lewo. I ja to odczytuję jako właśnie taką metaforę tego skrzywienia emocjonalnego, które dzieci DDA mają, że ktoś, kto się wychowa w zdrowym domu, w zdrowym środowisku, ma taką swobodę duchową i emocjonalną, mógłby ten samochód prowadzić. Wedle życzenia, pojechać dowolną trasą, skręcać sobie w lewo, w prawo i się cofać. A z ulą jest tak, że ona będzie przez całe życie skręcać tylko w lewo, bo ona jest emocjonalnie zdeformowana przez to, w jaki sposób Marcin ją wychowywał. Tak, i to jest właśnie bardzo widoczne, jeszcze w tym kontekście, że jak znajduje się w samochodzie tylko z Marcinem, to po prostu jest bliska histerii, w ogóle ta podróż jest naprawdę bardzo trudna i ona jakoś cudem dowozi ich na to lotnisko, bo chyba jadą tam po Kingę, żonę Piotrka, która wraca do Polski w związku z tym, że on zaginął. No i kiedy ta Kinga wsiada do samochodu, to mamy jakąś taką wzmiankę, że Ula zaczyna prowadzić Trochę lepiej, dalej jest źle i y, nie jest dobrym kierowcą, ale zaczyna prowadzić trochę lepiej. No i właśnie y, to pokazuje, jak bardzo źle działają y, rodzice na, na te y, swoje dzieci. I, i kiedy, kiedy po prostu. Nie mają kontaktu z zewnętrznym światem, co często przecież jest właściwe tym wczesnym okresom dzieciństwa, ale później też przecież największy kontakt dzieci mają ze swoimi rodzicami przez długie lata, no to zupełnie nie potrafią się rozwinąć i nie potrafią z tych swoich zasobów, które mają jako ludzie korzystać. Ale tak właśnie myślę sobie o tej uli, bo. Ona z jednej strony też jest wtłoczona w ten y, mechanizm tego alkoholowego domu i y, musi wspierać tę matkę, która też, tak jak wspomniałeś, jest postacią niejednoznaczną, no bo mimo, że ona sama nie korzysta z alkoholu, to niewątpliwie jest, to znaczy nie korzysta w sposób, w, w sposób jakiś niezdrowy z alkoholu, ale niewątpliwie jest osobą współuzależnioną i ona ten cały. Ten cały alkoholowy dom spaja w tym kształcie, w którym, który, którym uczynił go Kania, Marcin Kania. I y, ta matka też jest taką y, osobą, która przecież cały czas ma kontakt z tym Marcinem i to Ula protestuje i to Ula cały czas mówi, żeby go jakoś bardziej ukarać i bardziej od tej rodziny odsunąć. Mm -hmm. y, chociaż ostatecznie w Końcowych, w końcowych, na końcowych stronach tej książki też widzimy, że ona jakieś dobre uczucia ma do tego ojca, bo tam próbuje mu pomóc, żeby się ogarnął, kiedy mhm. zaczyna pić, kiedy już konfrontuje się z tą prawdą i wpada w jakiś kolejny cuk alkoholowy, i później już decyduje, że koniec, to ula przynosi mu jakieś kanapki, czyste ciuchy, i w ogóle tak. mówi mu, żeby się, żeby się ogarnął. A wcześniej obo, obie z matką zostawiają go w tym fajnym pokoju, właśnie w tym jego wymarzonym miejscu. I teraz też tak sobie myślę o tym, że kiedy on trzeźwieje, to zaczyna ten fajny pokój postrzegać zupełnie inaczej i dostrzega w całym, w, w pełnej krasie te, ten zniszczony jego pijackimi ekscesami pokój. Już nie jako miejsce jakiegoś wybawienia, tylko jako miejsce, które przypomina mu, co robił. Ale to taka mała dygresja. Chciałem dodać, że właśnie dygresja, ale ona jest niezwykle ważna przecież, bo to jest coś takiego, jakby to nie jest inny, inny pokój, to jest wciąż ten sam pokój, tylko jakby znikał ten filtr, przez który Marcin widział rzeczywistość i jakaś tam prawda do niego dociera, i on widzi, że tak, że to jest ten fajny pokój, tylko znikają te wyobrażenia, które były pryzma, pryzmatem, przez który on postrzegał ten pokój, prawda? I wtedy widać, że to są jakieś zgliszcze. Tak, masz rację, to, to, to podkreśla jeszcze bardziej te dwie perspektywy, tę pijacką i tę perspektywę y, taką z, z boku, którą, y, którą, która może być właściwa dla innych ludzi, którzy patrzą na to życie Marcina i, potem, i później dla niego samego. Y, w każdym razie ta Ula, mimo że protestuje y, i zdaje sobie sprawę, że ta sytuacja jest jakaś bardzo niezdrowa dla nich wszystkich, to tak naprawdę... Jest tak bardzo w to wplątana, że jest niewolnikiem tej sytuacji. I na, niestety nie zaznaczyłam sobie tego, tego momentu w książce, ale tak sobie myślę, że Marcin też nazywa wprost tę sytuację i mówi: jeszcze zanim mi się okazuje, że Piotrek nie żyje, to chyba wtedy mówi, że ma, mówi sobie w myślach, że ma nadzieję, że szybko umrą i mhm. on, i Marta, jego żona. Bo Ula będzie wtedy mogła jakoś w miarę normalnie żyć wyplątana z tym całym bólem, ale, ale wolna. Mhm. I, I tak naprawdę to znaczy, myślę, że to jest jakiś wyjątkowy przebłysk świadomości i w rzeczywistości nie wiem, czy Marcin Kania mógłby tak pomyśleć. Nie wiem, jak tę myśl oceniać, bo chyba niekoniecznie trzeba ją oceniać tak jak ty, bo jakby... Ty to interpretujesz na jego korzyść, a dla mnie też ta myśl, ona była taka w pewnym sensie narcystyczna i egzaltowana, taka jakby Marcin też to sobie wyobrażał w ramach tej swojej martyrologii i mitologii, no bo co to za przysługa dla córki, jak jej ojciec się zabije i rodzice umrą, no to będzie obarczenie jej jakąś kolejną traumą i on jakby, no to wciąż jest tak samo głupie, bo on jakby to nie jest taki wybór, on gdyby chciał pomóc córce, to powinien przecież się ogarnąć, a nie umrzeć. Obarczenie swoich bliskich swoją śmiercią tragiczną, no to w zasadzie jest to jakiś najgorszy podarunek, jaki możesz przygotować dla nich. Kurczę, masz rację i tak sobie myślę o tym, że, że masz rację, że jednak zgadzam się z tobą, bo w tej sytuacji on w ogóle unika konfrontacji z tą całą rzeczywistością i ze swoim życiem i w ogóle jakiegokolwiek zajmowania się tymi problemami, tylko żyje w przeświadczeniu, że już tak będzie żył do śmierci i nic mhm. z tym nie Masz rację. Chodzi mi o to, że to y, jednak jest jakiś przebłysk takiej no być może koślawej, ale jakiejś szczerości ze samym sobą y, i takiego poczucia, że faktycznie, że faktycznie y, zostawił spory bagaż swoim dzieciom mhm. i ludziom, którzy wokół... Zresztą jest wiele takich momentów w tej książce, kiedy on kiedy on tak, tak mówi, ale też nic nie chce z tym zrobić, więc tak jak mówisz. Dobra, to jesteśmy znowu po krótkiej przerwie i zostały nam trzy wątki, to już ci mówiłem, czyli ta informacja zwrotna i to nad tym się wypadałoby pochylić, bo to jest tytuł serialu, tytuł książki moim zdaniem nie przypadkowy on w ogóle jest jakimś sednem problemu. Życie w prawdzie dalej, gdzie ja z kolei mam znowu takie mocno filozoficzne skojarzenia. I potem problem tej moralnej rehabilitacji, pokuty, gdzie z kolei bardziej niż filozoficzne to religijne wyobrażenia, skojarzenia mi się narzucają. Wydaje mi się, że to tak mocno brzmi. Okej, okay, ale ta informacja zwrotna. Ja sobie o tym myślę w takim kontekście, właśnie takiego naprawdę szerokiego problemu filozoficznego. O tym już mówiłem też w innych rozmowach, bo to też jest związane z tym wycinkiem moich zainteresowań filozoficznych z hermeneutyką. Hermeneutyka się w dużym stopniu opiera na krytyce introspekcji, na tym, że introspekcja daje nam zniekształcone informacje na temat samych siebie, ale niezależnie od tego, jak się ustosunkowujemy do niej, to wydaje się, że ona jest ważna, ale że jest jakby tylko jednym z elementów samowiedzy. W ogóle, jeśli chodzi o takie pytanie, Skąd człowiek czerpie wiedzę na temat samego siebie, na temat tego, kim jest? Wydaje się, że co najmniej z dwóch źródeł, bo z jednej strony ma tą introspekcję i coś tam sobie myśli na swój temat, ale z drugiej strony są jakieś informacje z zewnątrz, informacje zwrotne, właśnie, które odgrywają kluczową rolę w naszym życiu. I wydaje się, że bez informacji z zewnątrz trudno byłoby mieć taką zbalansowaną tożsamość, mieć jakieś takie wyczucie pionu tożsamościowe, wydaje się, że to jest niezbędne i właśnie przypadek Marcina zdaje się potwierdzać, że tak jest, że jak ty się odcinasz od tego, co na zewnątrz, pogrążasz się tylko w introspekcji, to się kończy źle właśnie, bo w tej jakby w ramach introspekcji ty możesz się pogrążyć w jakieś takie projekcje, wyobrażenia itd. i tak dalej i nie wiem, Magda, jak jest z tobą, ale ja sobie myślałem o tym, że ja naprawdę mam sporo takich Przypadków. Mam, mam takie cechy, których ja sam w sobie nie widzę za bardzo, ale na przykład pewne osoby, bliskie osoby mi tyle razy zwracały uwagę na jakieś moje cechy, że ja się domyślam, że faktycznie je mam, ale ja ich nie widzę sam w ramach introspekcji. I też sobie myślałem o tym, nie wiem co o tym myślisz, że tak jest z naszymi wadami i zaletami, że na przykład my mamy w ogóle pewne cechy osobowościowe i jeżeli one są takie. Umiarkowanie istotne dla nas, to możemy je rozpoznać, ale wydaje mi się, że naszych największych zalet i wad my nie dostrzegamy sami. W związku z tym, że takie cechy, nasze źródłowe cechy osobowości, one są czymś takim, są takim pryzmatem, przez który my patrzymy na świat i my jesteśmy tak zrośnięci z nimi, że ich nie widzimy. I wtedy właśnie, jakby tylko tą informacją z zewnątrz się możemy pos posiłkować, bo introspekcja nas jakoś nie pouczy o tym, co ty o tym myślisz? właśnie takim, Nawet w takim codziennym sensie, znaczeniu tych informacji z zewnątrz, ktoś nam coś mówi o nas, jaką to rolę odgrywa. Właśnie jedną z tych takich też ogólnie funkcjonujących prawd jest przecież to, że poznajemy siebie w różnych wyzwaniach i w różnych sytuacjach i jak tak Ciebie słucham, to zastanawiam się, czy w ogóle jest możliwe, żeby nawet w jakimś ograniczonym stopniu jakoś bardzo podstawowo poznać siebie bez tego kontaktu z tym światem. Wydaje mi się to niemożliwe i Właśnie, wydaje mi się, że w takim życiu codziennym dla każdego z nas to jest jakieś podstawowe źródło wiedzy. W ogóle nawet nie chodzi tutaj konkretnie o relacje, to znaczy relacje oczywiście też, ale w ogóle zachowanie w takich sytuacjach życia codziennego, w których bierzemy udział w tym szeroko rozumianym, codziennym, normalnym świecie i w takich normalnych sytuacjach, wtedy właśnie. Możemy jakiś, jakieś wnioski wyciągnąć, a jeżeli chodzi właśnie o alkoholizm, no to to jest właśnie choroba, w której zupełnie, to, 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 przecież to nie jest tak, że te osoby są oderwane od świata, bo przecież one też w tym świecie funkcjonują. Często mówi się o na przykład wysoko funkcjonujących alkoholikach, którzy przecież nawet jakieś sukcesy w pracy odnoszą i w tym nałogu, w tym typie alkoholizmu tkwią wiele lat. Ale tak naprawdę to wszystko jest zbudowane na jakiś. To jest jakiś domek z domek kart, i to w każdej chwili może się rozsypać, bo to też nie ma za wiele wspólnego z prawdą. I jeżeli chodzi o Marcina, który. Brał przecież udział wiele lat w tej, to znaczy dwa lata chyba w tej terapii grupowej, bo w sytuacji, w której poznajemy go w książce, on jest w momencie, w którym skończył tę terapię i tylko bierze udział w spotkaniach podtrzymujących w tej, w tej samej grupie, w której skończył tę terapię. To przecież też on, będąc na terapii, cały czas mówiłeś o tym, korzysta z alkoholu, tylko tam chyba wspomina, że przed spotkaniem. Kilka dni stara się nie pić albo, albo chociaż moment, żeby po prostu nie przychodzić na jakimś maksymalnym kacu, ale cały czas jest aktywnym alkoholikiem, no ale bierze też udział w tej terapii grupowej, która trwa w jego przypadku dwa lata, a terapia grupowa niezależnie od rodzaju problemu polega właśnie, właściwie wyłącznie na informacji zwrotnej. Inny jest trochę rodzaj tej informacji zwrotnej, bardziej fachowy od. Od terapeuty, ale przecież właśnie siła grupy, jakiejkolwiek grupy terapeutycznej, to ta informacja zwrotna taka bardzo zróżnicowana i cała ta grupa ma przecież często tam jest jakiś przekrój osób, które łączy wspólny problem, ale mają zupełnie inne spojrzenie. I jakby głównie chodzi o to, żeby przyjmować tę informację zwrotną, i taką istotną kwestią jest to, żeby. Żeby tam nie, nie, nie dyskutować, co też widzimy w tej książce, tylko żeby przede wszystkim przyjąć i ewentualnie po jakimś czasie potem się odnieść do tej informacji i Marcin z tego rodzaju właśnie um, informacji zwrotnej cały czas korzysta, ale czy naprawdę korzysta? No właśnie wygląda to tak, że, um, że on. Słyszy, ale zupełnie, słucha, ale zupełnie nie słyszy tego, co ci ludzie próbują mu przekazać. I to wszystko, to jest jedno wielkie kłamstwo. Więc, odpowiadając na Twoje pytanie, wydaje mi się, że nie ma możliwości bez szeroko pojętej informacji zwrotnej nie tylko takiej od drugiego człowieka, tylko po prostu od świata poznać siebie. Mhm. A propos terapii to w ogóle w książce jest taki fragment gdzie Żulczyk pisze wprost że terapia jest jakąś formą konfrontowania się z rzeczywistością i tutaj trochę wracamy do tego o czym rozmawialiśmy na początku do tego że alkoholik jest kłamcą i że okłamuje samego siebie no i właśnie terapia z tym właśnie punktem kulminacyjnym tej informacji zwrotnej ona byłaby faktycznie taką konfrontacją z, prawną, z prawdą, konfrontacją z rzeczywistością, przy czym rzeczywistością jesteś ty sam, jako człowiek. No i ja też tak sądzę. Myślę, że to jest jakby dla mnie ta krytyka introspekcji w hermeneutyce ona jest bardzo przekonująca. Ci przedstawiciele hermeneutyki oni twierdzili w ten sposób już pamiętam, że chyba mówiłem o tym w jednej z poprzednich rozmów że introspekcja, ona ci coś mówi o sobie, o tobie samym. Ale ona bardzo zniekształca wszystkie proporcje, zniekształca te obrazy. To, jakby to, co ty wiesz o sobie w introspekcji, to jest jakaś karykatura. W introspekcji pewne jakieś drobne sprawy mogą się bardzo rozrastać, jakieś ogromne rozmiary przybierać, proporcje wszystkiego się zmieniają. To jest trochę taki gabinet luster, to jest jakieś lustro, tylko że te lustra są powykrzywiane. I dlatego właśnie przedstawiciele hermeneutyki krytykowali tą introspekcję i twierdzili, że jak ty chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o sobie, to przyjrzyj się takim rzeczom, w których ty jesteś zamrożony, jak gdyby. To znaczy, na przykład, jeżeli pisałeś pamiętnik, to przyjrzyj się, co napisałeś w tym pamiętniku rok temu i jak to przestudiujesz, to w pewnym sensie dowiesz się o sobie więcej niż z tej introspekcji. Ja to rozumiem w taki sposób, to nawet nie chodzi o innych ludzi. Tylko w ogóle przyjrzyj się Twojemu otoczeniu. Przyjrzyj się, jak wygląda twój pokój, jakby Twoje mieszkanie, jak wyglądają książki na półce, i może jakieś wzory odkryjesz w tym, jakie książki. Kupowałeś, czy kupowałaś jako osoba, zwróć uwagę, jakie fragmenty podkreśliłeś w tych książkach. I to jest takie poznawanie samego siebie jak obcego człowieka poniekąd, jakaś próba uprzedmiotowienia samego siebie. Jest taka książka też przedstawiciela hermeneutyki Paula Rikera pod tytułem O sobie samym jako o innym. I to jest taka idea, że ty właśnie jak poznajesz samego siebie, to musisz na siebie spojrzeć też. Znasz siebie jako podmiot od strony podmiotowej, ale czasami musisz spojrzeć na siebie jako przedmiot, uprzedmiotowić się jak na inną osobę poniekąd. I to jest taki etap pewny procesu samopoznania. I wydaje mi się, że właśnie w ramach otrzymywania tej informacji zwrotnej, Marcin coś takiego dostaje. I jakby to jest konfrontowanie się z tą rzeczywistością, że ty musisz zdystansować się od tych wszystkich miraży introspekcji. I spojrzeć na siebie na chłodno, tak jakbyś spojrzał na innego człowieka, bez emocji, bez jakichś tam projekcji, wyobrażeń, strachów, lęków. Ale tak sobie myślę, jak o tym mówisz, że do tego potrzeba w ogóle takiej podstawy, jaką jest możliwość spojrzenia na siebie, możliwość poznania siebie. I to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że Marcin nie ma kontaktu zupełnie ze samym sobą i, i y, nie jest też, nie ma w nim, w nim też żadnej przestrzeni na innych ludzi i na, i na ten indywidualizm innych ludzi y, i na to, żeby właśnie tych ludzi tak naprawdę poznać z całym, y, w całym znaczeniu tego słowa, poznać. I mhm. y, 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 właśnie dlatego on też jakby tak bardzo się blokuje i nie jest w stanie w ogóle tej informacji zwrotnej przyjąć, bo nie jest w stanie nawet samemu sobie się przyjrzeć, nawet z samym sobą się skonfrontować, bo po prostu nie ma, nie ma na to jego zgody, nie ma na to jego przestrzeni i za to jest ogromna zgoda na, te, na tę chorobę i na ten alkoholizm, który właśnie już po tej dwuletniej terapii przez cały czas trwania książki on też przedstawia jako takie po prostu, jako taki swój święty grali, coś, co jest jakąś. Najpiękniejszą rzeczą, <coughs> przepraszam, na świecie. No tak, tak, to prawda, że jakby właśnie jego stosunek do samego siebie też jest zniekształcony, więc my nie możemy tego stawiać w takiej formie, że u Marcina wszystko jest w porządku z tą introspekcją i samopoznaniem, tylko jest problem z informacjami z zewnątrz, bo u niego problem jest i z tym, i z tym. Więc to racja, dobrze, że to podkreślasz. No ale jeszcze chciałem się jednym skojarzeniem podzielić z Tobą na temat właśnie tych informacji z zewnątrz, niezależnie od tego, że ten stosunek Marcina do niego samego jest zniekształcony że ja sobie myślę, że to i to widać też w toku terapii, w której Marcin uczestniczy i w serialu i w książce, że to jest wielka sztuka być w stanie przyjmować te informacje zwrotne, prawda? Jakby w życiu każdego z nas nie trzeba być alkoholikiem koniecznie, ale to jest coś takiego, że my jak otrzymujemy te opinie na nasz temat od kogoś innego, tak sobie myślałem, że nasz stosunek do tego jest bardzo niewyważony, jest bardzo skrajny. Jest taki cytat z powieści obcy Alberta Kami, chyba mniej więcej tak brzmi, trochę parafrazuje. Człowiek zawsze z zainteresowaniem przysłuchuje się wypowiedziom na swój temat, nawet gdy odczytuje mu się wyrok śmierci. Jest tam taka scena, właśnie jak ten główny bohater jest skazany, ma iść do więzienia, i właśnie nawet jak cię odczytują ten wyrok, ale on jest o tobie. My zawsze jesteśmy zainteresowani. Mówi się, że ulubione słowo człowieka to jest jego imię, i że ludzie czasami mówią, że oni nie lubią słuchać i rozmawiać o sobie samych. I myślę, że albo zawsze, albo prawie zawsze to jest totalna kokieteria i że my lubimy bardzo rozmawiać o sobie samych, i to jest nasze główne zainteresowanie, przecież my sami. Czasami, właśnie, może człowiek ma tak przekłamany stosunek do samego siebie, że, że sobie nie zdaje z tego sprawy. Ale z tym cytatem Kami, ja sobie myślę, że to jest częściowo prawda, ale nie do końca, bo jakby właśnie popada się ze skrajności w skrajność. Chcesz słuchać o sobie, jak się spodziewasz jakichś dobrych rzeczy, powiedzmy, jakoś się też rozbudzasz, rozbudzasz w wyobraźni. Ale poniekąd też bardzo trudno jest słuchać na temat samego siebie. Mi się wydaje, że jakby. Jak ktoś ci mówi coś na temat ciebie, to ty się prawie nigdy nie spodziewasz takich informacji neutralnych, umiarkowanych. Tylko zawsze się spodziewasz, że to będzie albo coś wspaniałego, albo apokalipsa, albo informacja, które z ciebie zrobił geniusza we własnych oczach, albo coś, co cię zrówna z Ziemią zupełnie i właśnie. Z Marcinem jest tak, że on wcale nie chce słuchać o sobie poniekąd. On nie jest zainteresowany tym, tylko to bagatelizuje, ale chyba dlatego, że on popada w tą drugą skrajność. To znaczy, on jakby się spodziewał na poziomie podświadomości, że może usłyszeć coś złego, i on to jakoś, nie wiem, być może to nie przyjmowanie tych informacji zwrotnych to jest jakiś mechanizm obronny, taki, że on od razu chce uciąć to, co złego mogłoby dotrzeć do niego na jego temat. Jak sądzisz? Dokładnie, to jest to, o czym też mówiliśmy już wcześniej. To znaczy, to przyjęcie tych informacji zwrotnych najpewniej mogłoby go doprowadzić do zrozumienia tragizmu całej tej sytuacji i do tego, kim właściwie jest i co właściwie zrobił. No bo, bo bardzo się broni przed tą świadomością, i właśnie wydaje mi się, że. Broni się przed jakimś bólem, który byłby na pewno ogromny, ale w ten sposób, jakby cały czas, tak jak wcześniej wspominaliśmy, zwiększa tę te, ilość swoją problemów, które cały czas ze sobą niesie, tych nieuświadomionych i wypartych i tak naprawdę nie pozwala sobie na rozpoczęcie procesu jakiegoś takiego życia w prawdzie, a to naprawdę jest bardzo proste, ale im dłużej tym tematem się zajmuję, tym bardziej jestem przekonana, że po prostu taka prawda, która bywa brutalna, okrutna i sprawia mnóstwo bólu. Jest jedyną, jest jedyną drogą do zdrowia, a właściwie dochodzenie do tej prawdy to jest ten proces zdrowienia i to, to ciekawe, bo przecież mówi się tyle o alkoholizmie jako o chorobie, o nie do końca określonej etiologii albo etiologii mieszanej, czynniki środowiskowe, ale też jakieś predyspozycje biologiczne, genetyczne, ale tak naprawdę to leczenie tej choroby to jest leczenie po prostu przez życie w prawdzie i rezygnację z kłamstwa. I kiedy na początek zaczęłam w ogóle się przyglądać temu tematowi, to sobie myślałam, że, że to jest jakiś po prostu banał, który dobrze brzmi. I yy, co prawda nie, nie jestem osobą uzależnioną, ale myślę, że. Dokładnie tak samo myśli wielu, wielu alkoholików, którzy są przeciwni na przykład roli grupy i tym roli jakichś mitingów, czy spotkań terapeutycznych, którzy bardzo często podają taki argument, że po prostu im gadanie nie pomaga, że co to, co to ma być takie gadanie. Jak właściwie to może pomóc, że oni nie lubią właśnie tak jak mówisz, mówić o sobie? Mhm. To też bardzo często pada. Ale wydaje mi się, że dokładnie z tego powodu, który wskazałeś, że bardziej bądź mniej świadomie nie chcą się konfrontować z tą bolesną prawdą o sobie samym i po prostu nie do końca dopuszczają. Świadomość do siebie tego, że proces leczenia to jest proces stawania w prawdzie. I naprawdę tak jest. I wszelkie jakieś takie próby obejścia tej sytuacji naokoło przez bardzo wiele lat w Polsce, ale nie tylko, funkcjonowało takie podejście, że na przykład można sobie wszyć odpowiednie preparaty i świadomość, że kiedy się użyje alkoholu, to wtedy można skończyć po prostu swój żywot, że, że to powstrzyma ludzi od picia, że jakieś różne leki to zrobią. No tak naprawdę ludzie obchodzili nawet te sytuacje w sytuacji głodu alkoholowego, tkwiąc w zaprzeczeniach, iluzjach, kłamstwie, wydłubywali sobie na przykład te, te preparaty czy po prostu odstawiali leki i... I po prostu wracali do poprzedniego stylu życia. Mhm. A właśnie później, później też, jeśli pozwolisz, to wspomnę o, o tym, jak w procesie leczenia bardziej szczegółowo wygląda te, to dochodzenie do prawdy i stawianie stawanie w prawdzie w kontekście na przykład dwunastu kroków, ale nie tylko. Jeszcze chciałem tylko dodać a propos tej informacji zwrotnej o tym zapomniałem wcześniej powiedzieć. Że właśnie wydaje mi się, że to jest coś takiego, może to już było słychać w tej mojej poprzedniej wypowiedzi, że my mamy wszyscy problem z tą informacją zwrotną. Ja tak sobie myślę, nie tylko Marcin, że ja, znaczy ja odnajduję w sobie coś takiego na pewno, że jak ktoś coś zaczyna mówić o nas, to taką instynktowną potrzebę, żeby zatkać uszy wtedy po prostu, i żeby to nie dotarło do ciebie. I ja w ogóle mam interesujące doświadczenie z tym związane, mianowicie. Doświadczenie montowania tych rozmów moich, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem i to jest bardzo dziwne, tak samego siebie patrzeć na siebie i słuchać siebie przez tam dwie, trzy godziny tej rozmowy. I to jest, muszę przyznać, że trudne dla mnie, już się trochę przyzwyczaiłem do tego, ale to jest niezwykłe, że my przez 99% czasu jesteśmy w swojej głowie i mamy tą centryczną perspektywę, a właśnie weź tak siebie, obserwuj z zewnątrz, po prostu otwórz sobie siebie na wielkim ekranie. Patrz na siebie. To jest bardzo dziwne. Ja z tym montowaniem rozmów po prostu miałem takie poczucie, a ja nie czuję się jakiś, przynajmniej w tym obszarze rzeczywistości, zaburzony, może. E, musiałem zaciskać zęby i to zrobić. To jest nieprzyjemne, tak oglądać siebie, ale zaciskam zęby i montuję te rozmowy. Ale to jest ciekawe dla mnie, że tak to działa. Okej, okay, ale zaczęliśmy już ten kolejny temat, czyli to życie w prawdzie. No i tutaj. A propos tego, co powiedziałaś, to jest jedna taka rzecz, o której nie mogę nie wspomnieć w związku z tym, że ja robię te wstawki filozoficzne, pytanie Piłata do Chrystusa, a cóż to jest prawda? No bo jakby życie w prawdzie, ale właśnie z filozoficznego punktu widzenia to trudno, coś bardziej problematycznego niż ta prawda i takie rozróżnienie, ono się też opiera na takim założeniu, że no, że jakby taka dystynkcja, prawda, fałsz jest jakaś prosta i oczywista, a tak nie jest wcale. To nie jest tak, że, że jesteś w stanie łatwo powiedzieć, że jak przekroczysz, przejdziesz na drugą stronę rzeki, to tam będzie jakaś prawda. I może być też tak, o tym pisał Oscar Wilde, to też mi się kojarzyło, że człowiek raz ma taką postawę, że nie dopuszcza do siebie tego, co złego zrobił może zmienić postawę i może zacząć siebie przesadnie krytykować na przykład. To znaczy znowu popaść ze wskrajności w skrajność. Oscar Wilde pisał, że my czasami czerpiemy przyjemność z takiego krytykowania siebie samych przesadzonego. Zakładamy, że jak my siebie samych krytykujemy bardzo radykalnie, to nikt nas nie skrytykuje aż tak jak my siebie samych, i że to też jest jakiś mechanizm obronny. I wydaje mi się, że też można w coś takiego popaść, i to wcale nie jest prawda. To jest coś, co my zaczynamy interpretować jako prawdę. No ale właśnie, jakby te moje myśli krążą wokół czegoś takiego. Cóż to jest prawda, że to jest skomplikowane, i właśnie, jakby taka, takie przekonanie, że masz się uwolnić od, od fałszu i dotrzeć do prawdy, ono jest takim filozoficznym idealizmem. Znaczy, ja zawsze. Jakoś tam sympatyzowałem z takimi nurtami relatywistycznymi w filozofii, bo wydaje mi się, że żywiołem ludzkiego życia jest względność jakaś. Że ludzie są zanur zanurzeni w tej względności i trudno właśnie o jakieś takie jednoznaczne definiowanie, co jest tą prawdą, a co nie. Nie wydaje ci się, że to jest problematyczne? To jest problematyczne i na pewno zawsze będzie bardzo umowne. Jak teraz o tym mówisz, to nasuwają mi się jakieś po prostu skojarzenia polityczne, bo jeden z bardziej znanych polityków w naszym kraju powtarza, że demokracja to jest, będzie zawsze niedoskonały ustrój, bo więcej, mówiąc wprost, wśród ludzi jest idiotów. I abstrahując od tego, czy, czy ma rację, czy, czy nie, to właśnie można by bo mówię o tym, dlatego, że można by powiedzieć, że prawda w takim ujęciu tego, jak większość postrzega rzeczywistość, mhm. jest właśnie jakąś, jakimś wyznacznikiem tego, co jest prawdą. I jeżeli chodzi o właśnie te takie procesy, procesy terapeutyczne dotyczące właśnie alkoholizmu i jakich, jakichś zaburzeń koło alkoholowych. No to psychologia nie odpowiada na to pytanie. Podaje jakieś ogólne schematy zdrowego funkcjonowania, ale one przecież w sumie są też tylko oparte na jakimś ogóle i na tym co się bardziej sprawdza w społeczeństwie, a co nie. No i to jest bardzo ciekawe, bo nasunął mi się gdzieś tutaj miałam jakiś taki cytat z też monologu wewnętrznego Marcina, jeśli pozwolisz. Taki jest świat, a picie to jedyny medal, który mogę sobie przywiesić. Bez niego byłbym taki jak oni. Bałbym się zobaczyć prawdę, że jestem taki sam jak ten, w którego rzucam śmieciem, którego pluwam, którego wyzywam. I właśnie to jest ciekawe, bo alkoholicy bardzo często odwołują się do, do prawdy i też często mówią, że po prostu nie potrafią sobie poradzić z tym światem, który jest pełen kłamstwa, pełen jakiegoś fałszu, i oni się po prostu nie wpisują w ten, te wszystkie procesy, które, które światem rządzą i chcą się jakoś odciąć. I Marcin Kania też właśnie postrzega siebie w ten sposób, właśnie sięgając do. Tego wzoru buntownika i do tego, że, że on jest taką postacią pozytywną, która właśnie mówi prawdę prosto w oczy, na przykład tym policjantom, mówi prawdę wprost. <trypka> Więc nawet w tym, w, taki, w, tk, krwiąc w takim <trypka> głębokim zaburzeniu, człowiek docenia i, i te rolę prawdy i cały czas chce się widzieć po stronie właśnie tej prawdy, a nie po stronie <trypka> kłamstwa. No, właśnie, tak. właśnie. No pytanie, która prawda, czyja prawda? Wspominasz o tej demokracji, to jest taki znamienny przykład jeszcze w tym kontekście politycznym, obecnym. Ja o tym mówiłem, jeszcze nie wrzuciłem rozmowy z Mateuszem, moim kolegą, ale tam właśnie przywołuję ten przypadek. Taki filozof, współczesny relatywista Richard Rorty powiedział, czy napisał, że prawda, tak mniej więcej parafrazując, prawda to jest komplement, który prawimy tym przekonaniom, z którymi się zgadzamy. No i to jest kontrowersyjne stwierdzenie. Nie zawsze tak jest, bo jakby czasami jest prawda. Jest to również naprawdę i fałsz, więc nie można wszystkiego relatywizować, ale bardzo często przecież jest z prawdą, dokładnie tak jak mówi Rorty. I z tą demokracją, o której wspominasz, jest identycznie. I przecież kto jak kto, ale my teraz w Polsce możemy to bardzo wyraźnie widzieć, że ta demokracja to jest po prostu pojęcie wartościujące i normatywne. Oni tworzą pozory, że to jest pojęcie opisowe, że są w stanie tam jakby jedna frakcja polityczna w stosunku do drugiej jest w stanie używać tego pojęcia demokratyczny, niedemokratyczne jako opisu czegoś, ale to jest wartościowanie, wartościowanie, które jest wpisane w jakieś interesy polityczne i no i z prawdą też tak jest. No ale ja w ogóle mam tutaj takie skojarzenia, one się chyba z jakimiś moimi głębszymi zainteresowaniami filozoficznymi nawet wiążą, że człowiek jakby, czy człowiek jest w stanie stać w prawdzie? Co to w ogóle znaczy? Bo tutaj trochę taki obraz powstaje. Ja sądzę, że nie za bardzo. My, zawsze do mnie przemawiał taki, przemawiała do mnie taka koncepcja. Ona, na przykład, myślę, że w, w filozofii Fryderyka Niczego wybrzmiewa mocno, że człowiek to jest istota wypierająca w ogóle z natury. Że, czy człowiek jest w stanie żyć bez wyparć? Jest na przykład taka książka. Mnie interesuje też ten problem śmierci z filozoficznego punktu widzenia. Ernst Beckera The Denial of Death, czyli tam zaprzeczenie śmierci i Ernst Becker pisze o tym, że człowiek żyje w taki sposób że wypiera śmierć, że nie dopuszcza do siebie świadomości śmierci. I myślę, że jest wiele argumentów za, na rzecz tego, przemawiających na rzecz tego, że to jest prawda, że gdyby człowiek naprawdę afirmował własną śmierć i ją rozumiał, to radykalnie inaczej by żył. Wydaje się, że człowiek nie dopuszcza tego do siebie. I to jest ciekawy przypadek, bo ten Ernst Becker zwraca uwagę na to, że człowiek w pewnym sensie jest taką istotą wypierającą z natury, choćby przez to, że wypiera śmierć. I wydaje się, że że wypiera wiele innych rzeczy też na co dzień i że to chyba nie jest do uniknięcia. Ja też sobie myślę o tym, jak się próbuje definiować filozofię, to tych definicji jest mnóstwo. Filozofia jako umiłowanie mądrości. Nawet jak krążymy wokół tego sformułowania, to ja sobie myślę, że to można sparafrazować w taki sposób, że filozofia jest próbą życia bez wyparć, że ty nie wypierasz tego, co bolesne i najbardziej problematyczne, tylko się konfrontujesz z tym. I czy to jest możliwe? No, chyba nie za bardzo. Tak jak z filozoficznego punktu widzenia niemożliwe jest posiadanie mądrości. Ty tylko możesz zmierzać w jej kierunku. Tak samo tutaj też taki element podejmowania pewnych prób wybrzmiewa, że ty możesz starać się żyć bez wyparć, ale to jest zawsze jakby to są zawsze poronione próby. Zawsze prędzej czy później rezygnujesz z tego. I wydaje mi się, że w tej książce też coś takiego brzmi. Wybrzmiewa, jest taki cytat. Marcin to wypowiada w jednym miejscu. Może czuję tak niewiele, bo gdybym poczuł to, co powinienem, nie, dobiegł, nie dobiegłbym nawet do mostu, żeby z niego skoczyć. I to było dla mnie uderzające. I wydaje mi się, że nie wiem, właśnie jakby. No, wiem, że to jest jakieś pesymistyczne, przygnębiające to, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że to jest coś takiego, co w ogóle do, my do siebie samych możemy odnieść, jakby każdy z nas. Wydaje mi się, że jakby ja samego siebie tak odbieram, że jakby wypieram wiele różnych strasznych rzeczy ze świadomości, na przykład ogrom cierpienia, ogrom cierpienia drugiego człowieka. Ty ten ogrom cierpienia dopuszczasz do siebie tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Na przykład to, że teraz jakby my możemy sobie miło nagrywać rozmowę, a jacyś ludzie umierają tam na raka mózgu, powiedzmy. Jak ty naprawdę dopuścisz do siebie, staniesz się w taką w 100% empatyczną osobą, która rozumie. Czym jest świat, że on jest po brzegi, wypełniony cierpieniem? No to naprawdę trzeba byłoby sobie zadać to samo pytanie, co Marcin. Czy zdążylibyśmy dobiec do mostu w ogóle, żeby przerwać jakieś takie stany? No i o to Cię chciałem zapytać, ale ja sądzę, że stanie w prawdzie w takim sensie jest niemożliwe. I wydaje mi się, że człowiek był, jest i chyba będzie zawsze istotą wypierającą. Piotr o tym mówi w właśnie tej ostatniej wiadomości, którą zostawił swojemu ojcu, że on doszedł do takiego momentu, że on tego nie nazywa depresją, tylko tym, że raczej wszystkie kurtyny opadły i że on widzi ten świat takim, jaki, je, jaki jest, i nie dostrzega sensu w nim, więc dlatego po prostu to swoje życie kończy. I jak słuchałam ciebie, to, kiedy powiedziałeś o tym, że filozofia jest. Yy, Właściwie próbą y, prowadzenia życia bez wyparć, to pomyślałam sobie, no tak, a psychologia jest po prostu y, jakimś praktycznym narzędziem tej filozofii, które, która po prostu szuka i daje konkretne wskazówki i rozwiązania, jak w różnych sytuacjach y, bez, y, życie bez tych wyparć prowadzić. Ale słuchając Ciebie dalej, pomyślałam sobie, że. Że tak nie jest, bo tak jak mówisz, bez, życie bez wypierania chociażby tej świadomości, tego jak naprawdę wygląda świat i, i bez wypierania tego ogromu cierpienia, które nas otacza, jest, jest niemożliwe i na pewno nie byłoby, jak to można ładnie nazwać, jakoś efektywne społecznie, na, żeby, żeby świat w takim kształcie, jak teraz funkcjonuje. Przynajmniej w takim kształcie, jak teraz funkcjonuje, zostawić. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy żyli z tą świadomością tego, jak zresztą też Piotr o tym mówi, jak naprawdę wygląda życie. Mhm. I kiedy on zaczął się konfrontować z tym, jak to życie naprawdę wygląda i jak, jak, jaka jest jego rola w tym łańcuchu tego cierpienia, bo przecież ta afera reprywatyzacyjna też tam ma jednak jakieś znaczenie w tej książce i to, że Piotr mówi swojemu ojcu w tej ostatniej wiadomości, kto mieszkał w mieszkaniu, które dostał od ojca, później Piotrek z żoną i jak ta starsza pani, która mieszkała, skończyła swoje życie przez tę aferę reprywatyzacyjną, to jednak, jednak okazuje się, że to na pewno też była jakaś cegła dodatkowa, która doprowadziła go do tego, że znalazł się w tym miejscu i przez to, że nie miał wykształconego jakiegoś takiego nawet nie wiem, jak to nazwać, bo powiedziałabym, że to byłby jakiś zdrowy system psychiczny, który osoby z normatywnej rodziny wynoszą i są w stanie funkcjonować właśnie z ogromem tego cierpienia. Piotrek tego, Piotrek tego nie miał, nie był w stanie sobie poradzić w tym świecie. Mhm. I zastanawiam się właśnie nad tym, i nie mam, nie mam odpowiedzi na te. Na tę wątpliwość ogromną. Tak, tak. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że. Bo wspomniałem o tej metaforyce religijnej, że tutaj, właśnie, jakby to życie w prawdzie, jakby nie wiadomo, czym ono jest dokładnie, czym jest ta prawda, a tutaj na to jest nałożona w przypadku tego problemu alkoholizmu trochę taka klisza religijna, ja tak to odbieram. No, i tam program dwunastu kroków, te kwestie religijne, no to nie jest wszystko oderwane, to jest powiązane ze sobą przecież, ale tutaj to wygląda w taki sposób, że ty masz stanąć w prawdzie, i co to znaczy? To oznacza. Poznaj samego siebie i poznajesz tutaj samego siebie jako grzesznika, jako kogoś takiego, kto jest zły i grzeszny. I to oznacza, że ty musisz się uwolnić od tego swojego fantazmagorycznego autowizerunku i zdać sobie sprawę, że jesteś grzech, grzesznikiem, tak naprawdę. No i w tym przypadku, być może to jest taka klisza, która pasuje do tego, żeby, auto, żeby alkoholik mógł się zinterpretować w odpowiedni sposób. Ale coś takiego wydaje mi się, że to trochę jest coś takiego, że taka metaforyka tej grzeszności jest podsuwana alkoholikom. Ale kto wie, czy to jest prawda. Ja nie wiem tego wcale. Nie wiem, nie, nie jestem w stanie zadecydować, czy prawdą jest to, że Marcin jest ofiarą, czy że Marcin jest sprawcą zła. Możemy się jakoś poruszać pomiędzy tymi wyobrażeniami, tymi interpretacjami, ale wydaje mi się, że jesteśmy w nie wplątani. Możemy mówić, co jest bardziej prawdopodobne, a co mniej. Ale powiedzieć, że coś jest prawdą, no to jest najmocniejsze sformułowanie, na jakie się możemy w ogóle pokusić, o jakie się możemy pokusić, więc sądzę, że to jest problematyczne. A też skąd inąd wiemy, że taka klisza chrześcijańska, że ty jesteś grzesznikiem, jesteś zły, i masz sobie zdać sprawę z tego, ona czasami jest, jest toksyczna, bardzo, bardzo problematyczna, i jest, sądzę, że jest w stanie oddalać człowieka. Od samopoznania tak mocno jak nic innego, i takich klisz może być wiele. Więc ja znowu upierałbym się, że, że nie wiadomo, czym ta prawda jest. Ale nawiązując do tego, o czym Ty też wspomniałaś, że Piotrek tak mówi: Zasłona obspadła, i wszystko widzę. I Piotrek mówi potem, że prawda to jest pustka, nawet jest, się, takie sformułowanie. No i ja myślę, myślę żebym się podpisał pod tym sformułowaniem, i że to jest takie przesłanie egzystencjalistów, też, które może brzmieć bardzo przygnębiająco, ale to jest tylko pierwszy etap na drodze, takiej dłuższej drodze intelektualnej. To znaczy, jak ty sobie zdajesz sprawę z tego, że prawda to jest pustka, że życie to jest pustka, to potem uświadamiasz sobie, że ty możesz samodzielnie tworzyć sens, że sens ma charakter, sens życia ma charakter trochę iluzoryczny. Ale to jest taka iluzja, którą można też żyć, która w pewnym sensie jest realna. Iluzja, która jest realna, to paradoks, ale według mnie to jest jakiś paradoks sensu życia. No, w każdym razie, ja sądzę, że właśnie to, co Piotrek mówi, jak to interpretować, znowu? Czy to jest wynik depresji i jakiegoś zniekształcenia takiego psychicznego? Czy to z kolei jest odkrycie prawdy i też można to potraktować w taki sposób? No, ale jeszcze a propos. Tego, że właśnie my musimy być istotami wypierającymi, bo po prostu życie jest zbyt tragiczne. Ja myślę, że tak jest, że jakby to jest też pewien paradoks, że życie człowieka jest nie na ludzką, nie na ludzką miarę zupełnie, że przekracza ludzkie siły pod wieloma względami i właśnie taka filozofia, jako próba życia bez wyparć to jest jakieś być może szlachetne dążenie moralne. Ale też poniekąd samobójcze. Bo no właśnie weź, żyj bez wyparć, daj sobie sprawę ze wszystkiego, co, co złe. Czasami się zwraca uwagę na to, że szaleństwo Fryderyka niczego, który się zaczął podpisywać w ostatnich listach, jako Dionizos, Jezus Chrystus, i tak dalej. To może być ostatni etap jego filozofowania, jak najbardziej właściwy. Być może wszystko się kończy szaleństwem właśnie. I Myślę, że jest sporo takich rzeczy w życiu, których my nie jesteśmy w stanie zasymilować w taki zdrowy sposób, które możemy chyba tylko albo wypierać, albo jakoś racjonalizować. Marcin wypowiada coś takiego, że pijemy tam, żeby nie myśleć, żeby nie czuć, ale pijemy przede wszystkim, żeby nie pamiętać. I to też jest wyraz jakby tragizmu ludzkiego życia. Myślę, że w ogóle jednym z największych problemów w naszym życiu, takich najbardziej bolesnych, jest problem bezpowrotności. Że coś się wydarzyło i my nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu. To jest zresztą coś, z czym się Marcin konfrontuje. Wcześniej były jakieś tam kompromisy, jakieś neutralne rozwiązania, ale teraz jego syn nie żyje. Piotrek się zabił i on już niezależnie od tego, co zrobi, nie cofnie czasu. I świadomość bezpowrotności to jest coś takiego, co człowieka może naprawdę zmieść po prostu z nóg. To znaczy, możesz tylko ruszyć na ten most i rozważać, właśnie skończenie ze sobą. I właśnie jak się z tym mierzyć, jako z prawdą. Nie wiem, nie wiem, co sądzisz, nie wiem, na ile to jest możliwe, ale ja myślę, że to jest bardzo problematyczne i, no, i właśnie trudno bez, bez tych wyparć, chyba przetrwać czasami. Tak, to, yy, to jest bardzo problematyczne. No i jest jakaś odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić, to znaczy, jaką postawę względem tej bezprowodności przyjąć. W tych dwunastu krokach, ale o tylu rzeczach powiedziałeś, że zanim, zanim na to odpowiem, to pozwolisz, że jeszcze się odniosę do tego do tych wcześniejszych wątków twojej wypowiedzi, bo tak sobie myślę właśnie o tym wyparciu, że trudno na nie spojrzeć, jako na. Właśnie dobre albo na złe, i nawet w takim kontekście alkoholizmu, wyparcie u alkoholika przecież jest no bez wątpienia tym mechanizmem podtrzymującym i nakręcającym uzależnienie. Ale właśnie w toku własnej terapii, też jako dorosłe dziecko alkoholika, nagle poczułam ogromną wdzięczność do tych wszystkich właśnie mechanizmów obronnych, które, które mój mózg wygenerował i dzięki którym poradził sobie z jakąś rzeczywistością która być może tak na zupełnie trzeźwo, nawet będąc dzieckiem, ale prze, prze, przeżywając to jakoś trzeźwo i bez znieczulenia, które niosą ze sobą te mechanizmy, kompletnie byłaby nie do przejścia. I tak sobie pomyślałam, że to jest jakaś niesamowita siła i niesamowita mądrość naszego mózgu, że on jednak stosuje to wyparcie, które, mhm. no tak jak mówię, w przypadku na przykład alkoholika jest jakimś po prostu narzędziem jego niemal zagłady i po prostu czymś, co wpędza go w jakąś czarną dziurę. Myślę sobie też o tym, co mówiłeś w kontekście tej tego, kto właściwie jest ofiarą, a kto katem. Często się mówi w psychologii o tym, że jak się w jakiś takich bardzo toksycznych środowiskach funkcjonuje, to wchodzi się w te role zamiennie. I oczywiście wszystko właściwie słuchając Ciebie i konfrontując to podejście psychologiczne z takim filozoficznym, to uświadamiam sobie, jak bardzo psychologia musi się posługiwać takimi umownymi kwestiami i jak bardzo, żeby, żeby właściwie coś zdziałać, trzeba się umówić na jakieś bardzo podstawowe terminy, które są praktycznie niemożliwe do jakiegoś takiego obiektywnego i stałego zdefiniowania i mimo, że te definicje się cały czas zmieniają to i, i, i właściwie można by się spodziewać, że one są coraz bliżej prawdy, to tak naprawdę wcale tak nie jest. Ta umowność pozwala tylko nam po prostu co, cokolwiek robić z tym, próbować mhm. działać i pokazuje, jak bardzo działanie jest lepsze od po prostu jakiegoś biernego przyglądania się rzeczywistości. Y, a więc takie, jedną z, tako, z takich umów w kontekście na przykład takich zaburzeń, które poprzez pokolenia się niosą w rodzinie, y, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest to, że właśnie. Znowu tutaj y, mamy proste ujęcie odpowiedzialności. To znaczy, no, jako na przykład dziecko Marcin nie był odpowiedzialny za to, że ten jego ojciec y, i matka właściwie też go tak traktowali, i tak go wychowali i, i właśnie skorzystali z tej, jak on mówi, recepty na, y, na alkoholika, y, ale później y, on jest jednak świadom tego, że w takim środowisku wyrastał i że właśnie y, jego rodzice go w ten sposób stworzyli i tak go ulepili, ale robi to samo, dokładnie to samo, kiedy pali te rzeczy Piotrka i mówi, że on teraz będzie go szanował i nie będzie się tak zachowywał, to tak naprawdę zachowuje się tak jak ten jego ojciec, który był wojskowy, a nie jak wrażliwy muzyk, więc, mhm. więc podejmuje tę jego, jego drogę i właśnie już wtedy staje się tym przemocowym punktem w swoim domu. Mm -hmm. Jeszcze a propos tej prawdy i tego, co mówiłaś o tej psychologii, właśnie o takich mechanizmach obronnych, no to tutaj się też przecież narzuca ta metafora, którą Żulczyk podsuwa, z tym remontowaniem mieszkań komunalnych. Że terapia z jednej strony jest konfrontacją się z, konfrontowaniem się z rzeczywistością, on o tym pisze, ale z drugiej strony pisze, że udział w terapii jest tak remontowanie takich mieszkań komunalnych. Gdzie jest jakby brud, smród, ale ty w zasadzie stawiasz jakieś ścianki działowe, robisz nowe, malujesz ściany na nowy kolor. To nie jest gruntowny remont, tylko to jest trochę taka zmiana fasady. No i zdaje się, że coś takiego się robi czasami. Zresztą pamiętam, że o tym gadaliśmy kiedyś przez telefon, właśnie, że no nie wiem, jakby człowiek jest tak skomplikowany, życie jest tak traumatyczne. Ja mam takich znajomych, którzy ewidentnie mają jakieś skrzywienia psychiczne dziwaczne, ale czasami one przed czymś ich chronią i wcale nie wiadomo, czy gdyby się to pozbyli, pozbyli tych skrzywień, czy byłoby lepiej, że jakby czasami, mówiłem Ci, że tak sobie wyobrażam jedną koleżankę, że jej psychika jest jak taka wieża w jędze, jakaś koślawo ustawiona totalnie, ale jak Ty wysuniesz jeden klocek, a w toku terapii możesz coś takiego zrobić, to wszystko runie naprawdę i tak naprawdę jak się interesujesz przecież psychologią, filozofią też, im bardziej się interesujesz nią, tym lepiej widzisz, że w zasadzie wszyscy są zaburzeni psychicznie. Wszyscy mają jakieś swoje fetysze, jakieś skrzywienia emocjonalne. I taki człowiek, człowiek, który jest wzorcowo zdrowy psychicznie, całkiem zintegrowany, który miał po prostu wzorcowe życie, wzorcowe dzieciństwo, świetnych rodziców, którzy go nie skrzywili w żadną stronę, on się prawie nie zdarza, to jest jakiś ewenement zupełnie. A z drugiej strony, ludzie właśnie z jednej strony są istotami wypierającymi, a z drugiej strony są też prawie praktycznie z natury jakimiś istotami skrzywionymi psychicznie, tylko lepiej lub bardziej. Ale chyba rozróżnienie jest takie, czy te zaburzenia pozwalają im na normalne funkcjonowanie, czy nie. Ale przecież z nałogami w ogóle tak jest, że nałogi się stają problematyczne. I widoczne dla społeczeństwa, kiedy one utrudniają jednostce normalne funkcjonowanie. A jest sporo takich nałogów i sporo takich zaburzeń psychicznych, na które jest przyzwolenie społeczne, według mnie wcale się z tym nie walczy. Tak, i właśnie tak sobie myślę, że dużo się mówi o tym, że na przykład nawet w jakimś nurcie terapeutycznym DDA, że jeżeli, szczególnie w takich współczesnych, współczesnych ujęciach tego problemu i takim bardzo szerokim przyzwoleniu, mówi się o tym, że powinno się zdecydować, tylko że to powinny, powinien być wybór, czy zostawiasz po prostu siebie bez pracy, czy pracy terapeutycznej, czy, czy próbujesz coś zmienić, bo coś, ci bardziej, bo coś Ci bardzo przeszkadza i uniemożliwia Ci normalne życie. Tylko właśnie grunt, żeby jakby, to się kolokwialnie mówi, nie lecieć na automacie, tylko próbować podjąć taką decyzję, ale oczywiście to tak ładnie brzmi, a rozumiem, że trudno jest nawet w ogóle spojrzeć na to obiektywnie i zdecydować, że jest w ogóle we mnie coś, że trzeba nad czymś popracować albo, że coś mi bardzo przeszkadza i to wynika ze mnie i co to właśnie? Właściwie jest, więc, yy, więc rozumiem, że to też tylko ładnie brzmi. Tak samo jak yy, mówi się o tym, że. Grunt to nie krzywdzić innych, i po prostu można być jakim się chce. Ale to też przecież jest jakiś wyświechtany frazes, bo no, nawet odsuwając się, na przykład, będąc alkoholikiem i odsuwając się od, od dzieci, krzywdzimy je. Z tym, że krzywdzimy je być może mniej, no ale komu właściwie to oceniać i czy ta ocena będzie obiektywna? Więc no, ta umowność jest powalająca, ale jeżeli jakiejkolwiek umowności nie przyjmiemy, no to. Nie wiem, czy w ogóle będziemy mogli w takim psychologicznym ujęciu nad sobą pracować w ogóle. Okej, okay. chciałem, żebyśmy przeszli jeszcze do tego ostatniego tematu, chociaż też już właśnie zaczynałaś mówić o tym i mówiłaś wcześniej, czyli do tej moralnej rehabilitacji, bo ona jest związana z tym tematem, o którym rozmawiamy, czyli z tym życiem w prawdzie, bo ten motyw jest tutaj wyeksponowany, że alkoholik. On właśnie brnie coraz bardziej w ten swój nauk, brnie coraz bardziej w ten swój nauk, brnie w ten solipsyzm, sprowadza jakieś tragedie na siebie, zamorduje tych członków swojej rodziny po kolei w symbolicznym sensie, tak jak pisze Żulczyk. I wydaje się, że w pewnym momencie on dochodzi do takiego rozstaju dróg, gdzie są tylko dwie ścieżki, albo śmierć w zasadzie, albo pokuta i rehabilitacja. I ta pokuta i rehabilitacja znowu jest ukazana w taki... Sposób religijno-mistyczny, wydaje mi się, bo to jest taka rehabilitacja, że ty uznajesz tą swoją grzeszność i musisz przestać wypierać to wszystko, co wypierałeś, i jakby dosłownie paść na kolana i prosić o przebaczenie, tak jak w ostatnich krokach tej metody dwunastu kroków, prawda? Kiedy ty sobie zdajesz sprawę, jak skrzywdziłeś innych ludzi i starasz się im jakoś to zrehabilitować. To jest w pewnym sensie taka pokuta za grzechy. Prawda? I jakby to było tak, że Marcin odwleka tą pokutę przez cały czas, a w końcu, tak jak mówiliśmy, dostaje tym obuchem w głowę, czyli śmiercią syna i nienawiścią całej rodziny, i wtedy właśnie, nie wiem, przed jakimś takim wyborem staje, albo wszystko się skończy, albo on podejmie jakąś próbę pokuty. Ale co to jest? Co to oznacza? Co to jest w ogóle za transformacja w takiej sytuacji? Przede wszystkim, ja chciałabym jeszcze raz na wstępie tego tematu podkreślić, że taka, przeżycie takiej tragedii, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, to czasem jest w ogóle jedyna droga, żeby z tego impasu alkoholowego wyjść. I jak ktoś jest uzależniony wiele, przez wiele lat, to ja sobie nie wyobrażam właściwie innego scenariusza niż Taki, że on doznaje jakiejś straty bardzo szeroko rozumianej i, i właśnie straty tak bardzo zgodnej, z, w sensie wartości tej straty, tak bardzo zgodnej z jego, z jego hierarchią, jakąś hier, hierarchią wartości wewnętrzną, że to nim wstrząsa i jest w stanie coś zrobić. Bo właściwie nie zdarza się tak, że ktoś przez wiele, wiele lat tkwi w uzależnieniu i nagle pewnego dnia się budzi i myśli sobie, że już dość i może pożyjemy sobie inaczej. I teraz jest czas na jakąś zmianę. Tylko z reguły właśnie ta tragedia to równocześnie jest ogromna szansa. No i tutaj, tak jak już wcześniej mówiliśmy, okazało się, że po prostu los podtykał. Jakkolwiek okrutnie to zabrzmi, wiele tych szans Marcinowi, ale dopiero ta ostatnia, tak jak mówisz, stała się taką drogą właściwie z tylko dwoma jakimiś skrajnymi wyjściami. Natomiast na początku chciałam też powiedzieć, że 12 kroków, o których już wspominaliśmy, 12 kroków w stronę uzdrowienia to jest jakiś taki ogromny nurt, powodujący ogromny bunt wśród wielu alkoholików. No bo właśnie, tak bardzo. Silniej i wprost to się odnosi do jakiejś do Boga, no ale też zamiennie stosuje się określenie siła wyższa, i wielu ludzi się przed tym broni. Mówi, że to nie jest zgodne z ich um, sposobem postrzegania świata i że w ogóle dla, tylko dlatego skreślają ten program. I um, myślę, że można ten program bardzo powierzchownie potraktować. I tak zresztą też było z Marcinem, bo on przez całą książkę też. Chyba w serialu również pojawiały się jakieś urywki z tych 12 kroków, ale także z dezyderaty takiego sztandarowego tekstu, który sobie też y, alkoholicy przy, przyswoili jako jeden ze swoich takich y, sztandarów. I y, y, Marcin znał dobrze te kroki. 12 kroków, jak chyba już też kiedyś ci wspominałam, to jest coś innego niż taka klasyczna terapia alkoholowa. To raczej jest jakiś odrębny nurt, który może wspierać te, te terapie. No i Marcin właśnie zresztą chyba sam w tej książce mówi, że on znał te kroki, i cytował je, często w rozmowie przytaczał, ale tak naprawdę w ogóle nie żył w zgodzie z tymi krokami i nawet nie rozpoczął tych kroków. I dlatego w tej dwunastokrokowej drodze często jest tak, że ma się, to znaczy, praktycznie zawsze powinno być tak, że ma się sponsora, czyli osobę, która te 12 kroków już przeszła. To nie jest żaden psychoterapeuta, tylko osoba, która. Ma podobny problem do, tej, do Twojego, i ta osoba przechodzi z Tobą te kroki i mówi Ci, kiedy ten krok już skończyłeś, albo że na przykład należy do poprzedniego kroku wrócić. No i Marcin tego nie robił. Traktował to właśnie tylko i wyłącznie jako jakieś narzędzie do uzyskiwania takich profitów od otoczenia. Więc myślę sobie, że to jest bardzo trudne i w ogóle przyjąć samemu ze sobą, zaakceptować to i tak naprawdę zrozumieć, że to może mi pomóc, to jest, to jest pierwsza droga, ale to jest chyba najtrudniejsze. Nie wiem, jak Ty sądzisz. Mhm. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, bo wspomniałaś o tym, że. Na alkoholika los sprowadza jakieś tam tragedie, i że to jest szansa na jakieś tam odkupienie. Powiedzmy, chciałem tutaj dodać, że przykład Marcina wskazuje na to, że on jakby, on jako alkoholik, żyje w taki sposób, że on sam sprowadza te tragedie na siebie, przecież, i nawet można odnieść wrażenie, że on jakoś podświadomie dąży do tego, i może to jest jakaś podświadoma próba przebudzenia, jeżeli taką metaforykę wykorzystujemy, że człowiek ma stanąć w prawdzie, że to kalejdoskopiczne życie Marcina jest jak jakiś sen, koszmar w pewnym sensie, on miałby się obudzić. To jakby on sam dążył do tego w snach coś takiego też robimy, że potrzebujemy takiego mocnego bodźca, jakiegoś otrzeźwienia. Jest taki dialog, kiedy Piotr mówi do Marcina coś takiego: "Przecież nie wiem, czy pamiętasz, że nienawidziłem cię, ale zawsze doceniałem cię za to, że zachowywałeś się tak jakbyś chciał umrzeć." Piotr mówi Marcinowi o jakichś takich autodestrukcyjnych zdolnościach, skłonnościach i właśnie jak rozmawialiśmy o tym wypadku z tym Robercikiem, to no to też właśnie to jakby to wygląda tak jakby ten Marcin był jakiś półprzytomny po prostu i nie wiedział co on robi, ale może to jakieś instynkty nim powodują, ale ja też chciałem dodać, że jakie to jest moralnie oburzające w ogóle, że ty szukasz tej tragedii jako takiego sposobu na otrzeźwienie. Bo to jest straszne. To jest taka puęta tego instrumentalnego potraktowania drugiego człowieka. I tutaj to też widać w zachowaniach Marcina w jego podejściu do Piotra. Że w ogóle jest taka scena też w serialu, że ten Piotr już nie żyje, a Marcin i ta jego partnerka Marta idą do łóżka i uprawiają seks. I ona mu mówi: Zmarnowałeś mi życie. I jeszcze coś tam mówi o rodzinie. I się tam zaczynają całować i zbliżać do siebie. No i oni może to jest jakaś perwersyjna próba ratowania swojej psychiki i bliskości, ale Piotr już nie żyje. On zginął i oni to dosłownie na grobie Piotra robią coś takiego. I dla mnie to było bardzo poruszające, że no w tym sensie, że być może jest tak jak mówisz, że alkoholik potrzebuje tragedii, żeby się obudzić. Ale jeżeli on przeżyje, to prawdopodobnie nie będzie jego tragedia, tylko tragedia kogoś innego, kto zostaje już w skrajny sposób Zinstrumentalizowany właśnie w takim wiesz byciu na drugim albo trzecim planie życia alkoholika. Zgadzam się z tobą, i właśnie to jest bardzo istotne, co mówisz, i właśnie tak sobie myślę, że, yy, że to jest uderzające. Że w ten sposób się traktuje to. I jednak nadal za mało się mówi o tych ofiarach alkoholizmu, które, które są gdzieś tam z boku i bezpośrednio nie biorą udziału w nałogu. I często bardzo się mówi, i to też jest taki, można by się spodziewać, wyświechtany temat, że zabiera się dzieci alkoholikowi dla jego dobra, i bardzo często ci ludzie, którzy są uzależnieni, to się po tym jednak nie budzą, no ale nawet jeżeli się obudzą, jak instrumentalnie tutaj traktowane są dzieci jak bardzo ogromną tragedię i swoją drogę ciężką muszą przejść i, i, i jak bardzo też z gotowym scenariuszem na uzależnienie wchodzą w, w dorosłe życie. Natomiast właśnie ja pytałam cię, jak ty patrzysz na te 12 kroki w kontekście tego, że tutaj trzeba przyjąć istnienie jakiejś siły wyższej i zaakceptować ten taki dla niektórych mistyczny światopogląd, w dzisiejszym świecie, że jakaś, jakaś siła, która determinuje nasze losy i która decyduje. Wiesz co, no ja nie wiem dokładnie jak to wygląda i też nie znam dobrze tej metody 12 kroków. Teraz sprawdzałem sobie jakieś informacje, ale nie widzę w tym jakiegoś wielkiego problemu, bo to jest tak, że w filozofii w ogóle to pojęcie Boga się przewija cały czas i ja jestem ateistą, a teraz prowadzę takie zajęcia wprowadzające do filozofii i ja cały czas coś gadam o Bogu właśnie i wiem, że są jakieś antyklerykalne, antyklerykalnie usposobione osoby, one biorą udział w tych zajęciach i muszą słuchać jak ja mówię czasami o Bogu, ale to dlatego, że to jest niezwykle ważne pojęcie w filozofii i jakby w filozofii jest tak, że pojęcie Boga, no jakby w ogóle nie wiadomo czym jest ten Bóg, zupełnie nie wiadomo co to jest i jakby my, wydaje mi się, że jak tak potocznie myślimy o Bogu, to mamy w głowie obraz jakiegoś takiego ojca dobrego, bo tam Chrystusa powiedzmy, a Bóg filozofów, Bóg filozoficzny to jest w pewnym sensie takie pojęcie, w którym się, do którego spływają jakieś ludzkie tęsknoty, coś takiego, że jak masz ludzkie doświadczenie i je jakoś przenicujesz, wywrócisz na drugą stronę, w takim sensie, że człowiek jest istotą skończoną. To Bóg jest przeciwieństwem tego wszystkiego. Bóg jest jakimś takim, to jest takie pojęcie, które jest symbolem pewnej tajemnicy, czegoś takiego, co jest nieznane, i w tym sensie to jest pojęcie niezwykle użyteczne, od którego w ogóle nie ma ucieczki, i jakby takie pojęcie, które przenika ludzkie doświadczenie w całości, w zasadzie, bo, bo to pojęcie Boga, ona na przykład uświadamia może człowiekowi jakąś taką metafizyczną powagę istnienia, wagę życia właśnie, ale też coś takiego, o czym na przykład chyba mój ulubiony filozof Martin Heidegger pisał, taka zdumiewająca myśl, że my jako żyjący ludzie jesteśmy cały czas utrzymywani w istnieniu. Teraz jak ze sobą rozmawiamy, to istniejemy. Jesteśmy utrzymani w istnieniu i my totalnie tego nie kontrolujemy. To znaczy my nie odpowiadamy za to, że istniejemy w tej chwili. A z jakiegoś powodu istniejemy właśnie. Coś nas utrzymuje w tym istnieniu. I nie musimy tutaj mówić o Bogu jako takim ojcu, dziadku z siwą brodą, ale o to, żeby sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy niczym w pewnym sensie i że jest coś takiego, co nas utrzymuje w tym istnieniu, i co jest totalnie poza naszą kontrolą. I wydaje mi się, że może jakoś tego typu logika też chodzi w, tym, w tej metodzie dwunastu kroków, żebyś ty sobie zdał sprawę z czegoś takiego. Alkoholicy oni zdaje się, że właśnie. Przez te różne nawyki popadają w jakąś taką formę egoizmu, narcyzmu, czegoś takiego, że ty jest, jesteś tylko ty i ten twój nauk, a taka postawa religijna, ona być może sprawia, że człowiek może jakoś, że się rozszerza może to jego rozumienie, to jego podejście do pewnych spraw i sobie zdaje sprawę z tego, że właśnie nad jego głową się jakieś tam niebo rozpościera. Wydaje mi się, że filozofia coś takiego konstatuje, że ty, nawet jak jesteś ateistą, nie wierzysz w Boga, to musisz sobie zdać sprawę, że jakieś niebo jest nad twoją głową, choćby niebo tajemnicy. Coś takiego, że ty w ogóle nie rozumiesz tego swojego istnienia, że jesteś małą jednostką, nieistotną, a uczestniczysz w czymś obejmującym, jak filozof inny, Karl Jaspers pisał. Więc wydaje mi się, że nie mam jakichś zastrzeżeń do tego. Wydaje mi się, że nie powinno się alergicznie podchodzić do tej. Terminologii religijnej, bo ona jest częścią dziedzictwa kulturowego, bardzo się przydaje i może się przydawać osobom niewierzącym. Tak samo czasami chyba nie ma innych metod, a te metody, takie jakiejś prowinencji religijnej, one też mogą być skuteczne, też mogą nam się przydawać, chyba wszystkim zazwyczaj. Właśnie to, o czym mówisz, to jest właśnie jeden z kroków. To znaczy, przyznaliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. To jest krok, który w tym rozumieniu, właśnie przejścia przez te wszystkie kroki, to też jest krok, który wymaga pracy. I który to nie jest tak, że okej, okay, dobra. Czyli tak jest, tylko to jest krok, który prowadzi do tego, że w ostateczności mm, faktycznie rozumiemy to i oddajemy tę kontrolę całkowitą, którą y, zresztą jednym z, y, jednym z objawów alkoholizmu jest wypaczony stosunek do siły woli i takie przekonanie, że y, nawet pijąc bardzo dużo i, i ciągami, mogę kontrolować swoje picie i że gdybym tylko chciał, to bym ograniczył albo rzucił. I... Mhm. Mimo różnych prób podejmowania tego często ograniczenia, najpierw picia, to, to się nie udaje, a mimo wszystko yy, alkoholicy twierdzą, że to jest po prostu kwestia, tylko i wyłącznie siły woli. No i ten krok też ma na celu to, że zrzucasz jednak te, ten swój ciężar kontroli z siebie yy, i tej siły woli. I rozumiesz, że jest coś, co jest jakąś bardziej determinującą siłą, można ją różnie pojmować, ale wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie to jest jednak, to znaczy, może w dzisiejszym świecie, może w ogóle, to jest jednak duży problem, bo łatwo sięgnąć po taki argument, że, że to jakieś bajki. Spotkałam się z tym wiele razy, właśnie, że jakieś osoby wieloletnie uzale wieloletnio uzależnione w moim otoczeniu mówiły, że. Że nie, że to, że to nie jest dla nich, i że po prostu one inaczej postrzegają świat, więc, więc myślę, że to jest jednak że to jest jednak problem. Mhm. No, ja wiem, że bardzo często się reaguje alergicznie na taką tematykę, metaforykę religijną. A według mnie niesłusznie no, nie wiem, są ludzie, którzy są uczuleni na to, a to jest o tym rozmawiałem z księdzem Szałerem ostatnio jak nagrywałem rozmowę. O nauczaniu teologii, że niektórzy protestują przeciwko temu, zresztą to też jest dyskusja na czasie w związku z lekcjami religii przecież i tymi sporami, ale ja sądzę, że teologia jakby to jest jakieś dziedzictwo kultury, z którego można czerpać. Nie chodzi o to, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie. I jest tyle różnych takich, nie wiem, klisz, schematów wypracowanych na gruncie myśli religijnej. Które człowiekowi się mogą przydawać, które nie były wypra wypracowane na żadnym innym gruncie, można je wziąć stamtąd i jakoś wykorzystywać. I ja w ten sposób myślę, że je traktuję zazwyczaj, jako osoba niewierząca też. W każdym razie, jeszcze wracając do tej kwestii, jakby do sedna sprawy, czyli tej moralnej rehabilitacji, tutaj krążymy wokół, właśnie ta religijność, ona nie jest przypadkowa, bo to wszystko jest jakieś religijne. Ja sobie myślę, wiesz o czym sobie myślałem ostatnio, bo mnie ostatnio naprawdę pociąga ta tematyka alkoholu właśnie to, o czym mówiłem w poprzednich rozmowach ile tutaj się skupia jak w takiej soczewce skupiającej problemów filozoficznych w kwestii stosunku człowieka do alkoholu. Ale też myślałem sobie o tym, że mnie zawsze interesowali, jak sobie szukałem, jakichś znajomych, tacy ludzie, którzy mają jakąś wrażliwość metafizyczną, którzy podchodzą na poważnie do życia i na przykład, nie wiem, jak mówiłem o tej książce The Denial of Death, jeżeli sobie wyobrażamy człowieka, który przeszedł jakąś transformację, powiedzmy, to ta transformacja może wyglądać w taki sposób, że na przykład, nie wiem, mierzył się z, ze śmiertelną chorobą, wyzdrowiał, i to w pewnym sensie jest inny człowiek, który inaczej patrzy na życie, być może jakoś inaczej myśli o śmierci. I ja takich osób poszukiwałem chętnie z nimi rozmawiam, bo wiem, że się mogę czegoś nauczyć od nich, ale pomyślałem, że te osoby się zdarzają bardzo rzadko, tak naprawdę bardzo rzadko są okazje, żeby porozmawiać z nimi. Ale myślę sobie, że jak szukam kogoś takiego, kto przeszedł taką realną transformację, i to jest bardzo widoczne. I to jest taka transformacja w jakimś quasi mistycznym sensie, to są niepijący alkoholicy że to są tacy ludzie, jak oni się wyrywają z tego nałogu, jeżeli mają się wyrwać, to oni się muszą naprawdę totalnie przeobrazić. W takim sensie, że to są jakieś dwie różne osoby tak naprawdę i że to jest aż dla mnie spotkania mam paru takich znajomych i to są jakby niezwykle głębokie osoby, takie które naprawdę taki ferment w nich zaszedł i one sobie musiały uporządkować tak istotne rzeczy w głowie. Też wspominałem wcześniej o tym, że być może nasze największe wady to są takie wady, których nie dostrzegamy i wydaje mi się, że jak my mamy różne cechy osobowościowe, bo tak zwykle mówimy, że jest człowiek i on ma pewne cechy osobowości, ale człowiek jest taką wielopiętrową konstrukcją i te cechy osobowości mogą na różnych piętrach występować. Są takie cechy bardziej przygodne i mniej przygodne. I wydaje mi się, że z tą moralną rehabilitacją alkoholika jest tak, że ty możesz pokutować zazwyczaj w życiu, jeśli chodzi o takie cechy, które nie są jakieś źródłowe, nie są w tobie gdzieś bardzo głęboko, ale właśnie jako alkoholik, tak jak Marcin, zdajesz sobie sprawę, że ty jesteś sprawcą zła, tak naprawdę, że te grzechy, które popełniłeś, to jest w ogóle jakaś istota rdzenia osobowego twojego, czyli to jest coś na jakimś najgłębszym poziomie. Bardzo głęboko musisz wstąpić w samego siebie i wtedy musisz przejść jakąś moralną rehabilitację. Musisz dokonać tej moralnej rehabilitacji i przejść transformację. I wydaje mi się, że to jest transformacja alkoholika, który próbuje nie pić. To jest coś niesłychanego, że to jest coś takiego, co zachodzi na bardzo głębokim poziomie i co ma jakieś dramatyczne oblicze. I kurczę, no nie wiem, właśnie mi się coś takiego rzuca w oczy, że to są osoby takie naprawdę przemienione w jakimś takim sensie. Bardzo intrygującym, psychologicznie, filozoficznie, wręcz niezgłębionym. Być może nikt poza nimi samymi nie wie, czego oni doświadczyli i pewnie tak jest. Ale jak ty się stykasz z takimi osobami, to, to jakieś odblaski tego przynajmniej widzisz. Zgadzam się w stu procentach i tylko tak technicznie pozwolisz, że dopowiem, że właśnie żeby podkreślić to co mówiłeś, że tak istotna jest rola tej pracy nad sobą i tej przemiany wewnętrznej, a nie samo niepicie, bo niepicie może być u osoby, która tej pracy nie podjęła, też może być jakiś okres abstynencji i właśnie w ruchu AA mówi się o tym, że nie wystarczy nie pić, bo wtedy jest się tak zwanym suchym alkoholikiem, kiedy wszystko, jakby całe twoje jestestwo po prostu jest niezmienione i żyjesz tak, jak żyłeś do tej pory. Tak, Twoja emocjonalność wygląda tak samo. Twoje życie wewnętrzne też, że właśnie najistotniejsze jest tutaj podjęcie tej pracy. To nie jest też tak, że można na przykład podjąć tę pracę i dalej pić, bo po prostu, kiedy się podejmuje te pracę, to naturalnie jakby alkohol odpada, więc, więc żeby uściślić to być może jest jakaś oczywistość, ale w swoim życiu wielokrotnie spotkałam się z, różną, z różnymi próbami odejścia od. Takiego standardowego ujęcia zdrowienia, ale chciałam podkreślić, że właśnie to, że nie, się nie pije, to nie wystarczy, to, to, nie, to nie jest sukces, jakby w kontekście uzależnienia od alkoholu. Zresztą Marcin Kania też wielokrotnie miał okresy niepicia, nawet uczestniczą, uczestnicząc w terapii, ale tak naprawdę nie podejmując pracy nad sobą, był po prostu tym suchym alkoholikiem. Mhm. Więc i kluczowa tutaj jest rola tej, tej pracy nad sobą i dochodzenia do tej wewnętrznej przemiany, bo to też nie jest tak, że to jest jakiś moment, tylko to jest jakby wchodzenie po, po schodach. Tak, pewnie tak, chociaż dla mnie też efektowna była ta scena, wydaje mi się, że ona była w serialu, jak właśnie Marcin się dowiaduje, że jego syn nie żyje, potem odsłuchuje tą jego wiadomość, i w zasadzie nie wiadomo, chyba na koniec, ile. Nie wiem, co ty myślisz o tym, ale nie wiadomo, czy on się przemienił, czy nie, czy Marcin się nawróci, czy nie. Wydaje mi się, że wszystko się kończy tak, że ta sprawa pozostaje otwarta, ale jest, są takie sceny, kiedy właśnie Marcin wysłuchał tego nagrania syna i on płacze, krzyczy, znowu ma to pragnienie, po prostu chciałby włączyć muzykę, zagłuszyć wszystkie swoje myśli, i wydaje mi się, że przynajmniej na tym etapie to jest taki rozbłysk jakiejś samoświadomości, że do niego dociera chyba to że ten syn jakby zabił się przez niego i no i to jest coś takiego, jak taki moment kulminacyjny tej pokuty w pewnym sensie jest tak, jak mówisz, że to są na pewno jakieś etapy, jakaś ewolucja, ale to jest taki punkt kulminacyjny, kiedy on sobie zdaje sprawę z tego, co się wydarzyło i naprawdę dosłownie może tylko paść na kolana, zacząć krzyczeć i prosić o przebaczenie i albo to przebaczenie mu zostanie, zostanie udzielone jakimś cudem, Albo nie, i ja tak te sceny też odebrałem. Tak, na pewno tak jest, ale poprawnie, jeśli się mylę, czy to nie jest tak, że on później wpada jeszcze w taki krótki epizod Picia po tak, tym, no, jak się dowiaduje? Tak, tak, on pije dalej wtedy. Tylko, no? że już to picie, chyba on tam zaznacza, że to picie już nie przynosi mu żadnej ulgi, że jest po prostu y, czymś strasznym, chociaż wiadomo, że wcześniej cały czas powtarza, że terapia nie zabiera ci chęci picia, zabiera tylko komfort picia, ale to jest zupełnie inny rodzaj dyskomfortu. Właśnie ten dyskomfort, o który, który nam chodzi, on przeżywa, pijąc po śmierci swojego syna. I y, ja to widzę tak, że on. Że właściwie rozstajemy się z nim w takim momencie, w którym on wchodzi na tę drogę, która może być tą właściwą drogą, że tak naprawdę no jeszcze nic nie wiadomo, ale faktycznie po raz pierwszy w swoim życiu zaczął się konfrontować z prawdą i to na, na wielu poziomach. Zaczął się z tą prawdą konfortować, konfrontować przepraszam i właśnie całkowicie też zrezygnował z. Tak może się wydawać z tego komfortu swojego życia, z tego komfortu, który on wcześniej wybrał, i, i właśnie zrobił to świadomie, i no, nie wiemy jeszcze, jak ta jego historia się skończy, ale tak mi się wydaje, że, że, że to jest taki kluczowy moment. Okej, okay, Magda, z mojej strony to chyba wszystko. Nie mam już żadnych rzeczy w notatkach. Jest coś takiego, czego, o czym ty chciałabyś jeszcze porozmawiać? Czy będziemy kończyć? Wiesz, ja z tą książką w ogóle mam, yy, mam tak, że cały czas mi się wydaje, że zostało powiedziane za mało i że yy, ona jest naprawdę tak niezwykła, yy, że, że, że chyba, chyba faktycznie też tak to zostawi. Chciałam tylko zaznaczyć, że uważam, że to jest naprawdę jedna z lepszych książek o tematyce alkoholu, jaka w ogóle yy, na tym świecie istnieje. Chociaż pewnie yy, przeczytałam ich jeszcze śmiesznie mało, ale naprawdę gorąco. Zachęcam wszystkich do przeczytania tej książki. Tak, ja się pod tym podpisuję zdecydowanie, właśnie tak jak wspomniałem na początku. Serial był ok, ale to jest trochę też irytujące dla mnie, że trzeba coś takiego robić, że w zasadzie wyłuskało się tę intrygę kryminalną, a ta książka, ona jest tak głęboka, w serialu tego nie widać, więc jeżeli ktoś. Obejrzał serial, nie przeczytał książki, to ja zachęcam zdecydowanie i myślę, że to, że się zna historię, to nie ma większego znaczenia, bo tutaj jakby nie chodzi o tą intrygę i o to, co się wyjaśnia, tylko chodzi o to, ile tam jest takich wglądów psychologicznych, że ta książka naprawdę jest po brzegi wypełniona osobistym doświadczeniem, takim bardzo istotnym. I dla mnie to jest ciekawe, że właśnie jak się na przykład studiuje filozofię, to no to ty szukasz takich książek wzorcowych, jakichś tam eseistycznych, a czasami możesz taką mądrość odnajdywać w jakichś niepozornych miejscach wydawałoby się, bo informacja zwrotna jest reklamowana przecież jako historia kryminalna, żeby się sprzedawała. A moim zdaniem to jest ta książka to jest ogromny, bardzo istotny i trwały wkład w kulturę polską w ogóle, który się domaga tego, żeby ją naprawdę bardzo poważnie potraktować. Jeszcze w związku z tym, że Problem alkoholu to nie jest problem taki o społeczny po prostu, tylko to jest problem, w moim mniemaniu, który nawet tych uniwersalnych konsekwencji filozoficznych ma mnóstwo i to w tej książce wszystko jest i jest potraktowane naprawdę z bardzo dużą przenikliwością. Tak, i w ogóle nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jednym z takich większych zdziwień, które przeżyłam w związku z tą książką, jest to, że tutaj każde zdanie jest naprawdę, niesie ze sobą ogromny ciężar, i to nie jest tak, jak zwykle, z czym zwykle się spotykałam. To znaczy, że Autor daje nam jakieś, jakąś chwilę oddechu, jakąś zmianę perspektywy, czasem jakiś wątek humorystyczny. Mam wrażenie, że tutaj, nawet jak coś jest śmieszne, to jest bardzo straszne i że w ogóle nie ma tego oddechu, a równocześnie no, czytelnik raczej nie jest zmęczony tą historią. To nie jest tak, że to jest mocne i trzeba odpocząć, tylko to jest tak bardzo mocne, ale równocześnie tak łatwo przyswajalne. Cała ta historia jest snuta w taki bardzo przystępny sposób, mimo że opowiada o naprawdę po prostu druzgocących, druzgocących rzeczach, że, że naprawdę jestem zaskoczona. Tak, tak, zgadzam się. To jest coś takiego, czego ja zazdroszczę bardzo niektórym twórcom, bo wydaje mi się, że to jest bardzo rzadka umiejętność. Właśnie mieć do powiedzenia jakieś naprawdę istotne rzeczy takie przemyślenia filozoficzno-psychologiczne, i opowiedzieć to jeszcze w taki sposób, który jest bardzo angażujący i atrakcyjny dla, dla odbiorcy. Bo tutaj jest tak, że ta historia kryminalna ona stanowi taką oś fabularną, która podtrzymuje cały czas nasze zainteresowanie, a w to wszystko są wplecione te, te różne wątki zupełnie niebanalne, a jakby przemyślenie sobie pewnych spraw. To jedno, ale taki sposób przekazywania ich to jest drugie, i to wymaga jakiegoś kunsztu bardzo dużego. Tak, i tutaj ta historia jest też użyta, ta historia właśnie kryminalna jest też użyta po to, żeby uwypuklić inne wątki, i moim zdaniem to jest bardzo zgrabnie splecione. Okej, okay, dobra, to dziękuję Ci, Magda, bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze długo nasza rozmowa trwała, ale że jeszcze dasz się namówić kiedyś na coś. Jasne, dzięki. Dobra, dzięki. Zatrzymuję nagrywanie. Jeszcze cię zostawię na chwilę.